Witam Państwa bardzo serdecznie. Otwieram 31. sesję Rady Miasta do odbycia w dniu 29 marca. Jest to dzień dzisiejszy, poniedziałek. O godzinie 13 rozpoczynamy. Witam Wysoką Radę, witam radnych przybyłych, którzy są na dzisiejszej sesji w sposób zdalny. Witam pana burmistrza, który siedzi tutaj koło mnie. Witam panią skarbnik Edytę Jarmoluk i witam pozostałych inspektorów ratusza, którzy są teraz z nami na łączach. Witam mieszkańców, którzy nas teraz oglądają i witam również telewizję Barsat, która przybyła na dzisiejszą sesję, żeby transmitować. Informuję, że protokolantem dzisiejszej sesji będzie pani Sylwia Staszewska. Wysoka Rado, informuję, że sesja została zwołana w trybie zwyczajnym na podstawie artykułu 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz paragrafu 11 regulaminu Rady Miasta Górowo i Ławeckie. Informuję również Państwa, że wszystkim Państwu zostało w trybie regulaminowym przesłane zawiadomienie o dzisiejszej sesji oraz porządek wraz z projektami uchwał. Pragnę również przypomnieć, że nasze obrady są transmitowane na żywo przez internet oraz rejestrowany jest obraz i dźwięk za pomocą kamery. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronach Urzędu Miasta oraz w internecie. Ponadto informuję Państwa, że na podstawie ustawy o samorządzie gminnym głosowania nad uchwałami są jawne i odbywają się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzanie i utrwalanie imiennego wykazu głosowań radnych. W przypadku, gdy jest to niemożliwe z przyczyn technicznych, głosowanie przeprowadza się imiennie. To tyle tytułem wstępu, Wysoka Rado. Przechodzimy teraz do naszego dzisiejszego spotkania, do naszej dzisiejszej sesji. Otrzymaliście Państwo porządek obrad na dzisiejszą sesję, niemniej jednak planowane są zmiany w naszym dzisiejszym porządku obrad. Widzicie to Państwo w przesłanych materiałach i te tematy, które są dopisane przez pomyłkę, jak gdyby nie zostały wpisane w sposób prawidłowy w nasz porządek obrad. Niemniej o tym wszystkim mówiliśmy na naszych komisjach. I w punkcie 5 będzie dodany punkt dotyczący zakupu sprzętu transportowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach. Punkt 2, który będziemy rozważali na dzisiejszej sesji, również dotyczy zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na 2021 rok z przeznaczeniem na wyżywienie funkcjonariuszy policji, którzy będą przez okres 2 miesięcy w ramach szkolenia patrolowali naszą gminę. Tak to będzie wyglądało. Te tematy były omawiane na Komisji Spraw Budżetu Miasta. Ponadto przewidujemy dołożenie punktu, który będzie nazywał się przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2025 i również przyjęcie gminnego programu wspierania rodziny na lata 2021-2023. Są to punkty, które były omawiane na naszej, tak jak mówię, na naszych komisjach, niemniej jednak nie zostały dopisane w sposób poprawny do dzisiejszego porządku obrad. Dlatego poddaję ten porządek dzisiejszych obrad pod głosowanie. Czy ktoś z Państwa miałby uwagi do zaproponowanego porządku dzisiejszych obrad? Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, to jakieś echo idzie. Słychać Pana źle jest po prostu, tak? Odbija się dźwięk. Panie burmistrzu, może pan tutaj, tak? Walczę z tym, pan burmistrz siedzi. Na telewizor i na słuchawkę. Pan burmistrz tutaj jest obok mnie i chyba on tutaj zakłóca. Zaraz, pan burmistrz tutaj działa. A może ja. Aż lepiej. Panie burmistrzu, może pan ściszy. Nie, ja już włączyłem w ogóle. Nie. Czy teraz mnie lepiej słychać? Czy teraz mnie lepiej słychać? Tak, teraz jest okej. Okay. Tak. Nie, jest wszystko. Jest wszystko. Czy słychać mnie dobrze, panowie i panie radni? Teraz już dobrze. Czy ktoś z Państwa miałby uwagi do zaproponowanego porządku obrad przeze mnie? Bardzo proszę. Jeżeli nie ma, nie widzę, przedstawiam teraz porządek obrad wraz ze zmianami. Kto z Państwa jest za przyjęciem porządku obrad, który został zaproponowany ze zmianami? Proszę o zagłosowanie. Anka Piszczek, jestem za. Pani Aniu, co tam się dzieje?
Jestem za, ponieważ nie mogę włączyć ani tabletu, ani laptopu na głosowanie. Rozumiem, pani Piszczek jest za. Dobrze, przyjęliśmy pani Aniu. Dziękuję. Informuję, że w głosowaniu jeszcze pan Rochun jeszcze, przepraszam. Jest. Będzie. Czy można przełączyć na ogólny widok, żeby było widać, ilu zagłosowało? W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. 13 osób wyraziło się w sposób pozytywny. Informuję, że porządek dzisiejszych obrad został przyjęty. Przechodzimy zatem, Szanowna Rado, do przyjęcia protokołu z 30 sesji. Informuję Państwa, że protokół z 30 sesji został Państwu przekazany. Również był do wglądu w Biurze Rady. Czy ktoś z Państwa miałby uwagi do protokołu z 30 sesji? Proszę o zajęcie stanowiska. Ja tylko mam takie pytanie. Ta sesja trwała faktycznie 4,5 godziny, bo tam jest, że zaczęła się o 10, a skończyła 14, bodajże. Bardzo cicho tu jest. Tak. Nie wiem, czy ona faktycznie aż tyle trwała, ale to nie wiem, czy to jest istotna rzecz. Przepraszam bardzo, mamy problemy techniczne. Czy można byłoby podgłosić tutaj? Tam były te przerwy, takie myśmy tam robili przerwy, bo coś tam było, komisja się zbierała, więc ona naprawdę... Mamy małe problemy techniczne. Pamiętam, ale długo. Nie słyszę. Tyle trwało w sesji poprzedniej. 14 godzin? Nie, 4,5. Aha. Ale mam słabą łączność z radnymi, bo ja nie słyszę Państwa radnych właśnie. Pan Łukianowicz, proszę mówić jeszcze, bo bardzo słabo słychać tutaj właśnie, tak? Znaczy, no już ja więcej nic nie mówiłem, tak? Tylko się zapytałem z tą godziną, ale jeżeli dobrze, tak, że wszystko gra. Nie mam pretensji o to, że te godziny są inne tam, czy są może tak jak trzeba, tak? To nieistotne. Słaba słyszalność jest tutaj, tak? Nie możemy nic zrobić? Trzeba pana technika jeszcze tutaj. Nie możemy wystartować. Nikt w każdym bądź razie nie ma. Tak? Dobrze, Wysoka Rado, mam problemy techniczne. Ja do końca was nie słyszę, więc trzeba będzie tutaj pana jeszcze informatyka, bo mówicie bardzo cicho, tutaj bardzo słaba słyszalność jest. Rozumiem, że nie ma uwag do protokołu z 30 sesji. Bardzo proszę o przegłosowanie w tej chwili. Kto z pani panów radnych jest za przyjęciem protokołu z 30 sesji, zechce zagłosować. Bardzo słabo ich słychać właśnie, tak? Ja bardzo proszę pana Łukianowicza, mam go teraz na łączach. Proszę zabrać głos, żebyśmy mogli wyregulować urządzenia. Tak, no już jestem. Nie wiem, czy mnie słychać dobrze, czy źle. No bardzo słabo słychać. Witam wszystkich. Bardzo słabo słyszymy. Jeszcze jedną chwilę. Tutaj pan nasz informatyk zadziała. Ale to troszkę pana, panie przewodniczący, bo ja na przykład bardzo dobrze Łukasza tak? słyszałam. Tak, ja również. Ja też wszystkich bardzo dobrze słyszę. Informuję Wysoką Radę, że w głosowaniu wzięło udział 13 radnych. Wszyscy wypowiedzieli się za przyjęciem protokołu z 30 sesji Rady Miasta. Podejrzewam, że teraz będzie nas lepiej słychać. Pana Łukianowicza poproszę jeszcze o głos. Tak, jestem. Nie wiem, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dobrze, teraz mamy już lepiej. Słyszymy już. Teraz słyszymy, tu pan informatyk poprawił troszeczkę. Dziękuję bardzo. Dobrze. Dobrze, przepraszam bardzo, mamy małe problemy techniczne, ale miejmy nadzieję, że się uporamy z tym wszystkim. Dobrze. Poprosimy teraz, przy kolejnym punkcie jest informacja z prac burmistrza miasta, z
między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Miasta. Bardzo prosimy pana burmistrza o przedstawienie sytuacji, jak się tam nasze miasto wygląda, jak jesteśmy przygotowani do COVID-a i w ogóle najnowsze informacje. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Dzień dobry, Wysoka Rado, panie przewodniczący. Nie wiem, czy mnie dobrze słuchać, coś się sprzęga, ale ja jestem na słuchaweczkach. Okej, już? Dobra. Tak, po kolei sprawozdanie z prac burmistrza za okres 27 lutego do dnia dzisiejszego. Ja przepraszam, panie burmistrzu, ja przepraszam, ale jest pogłos. Mhm. Pana echo. A gdyby pan przewodniczący mógł wyłączyć mikrofon w laptopie, to z pewnością by ułatwiło. No. Wyłączony jest. Wyjątkowo dzisiaj mamy problemy techniczne. Słuchajcie. Ja mam mikrofon wyłączony, więc nie powinno sprzęgać. A w tej chwili? Teraz trochę lepiej. Patrzę, czy... powie pan coś jeszcze, panie burmistrzu? Zobaczymy. Pani Ewa, wyłączy pani mikrofon przede wszystkim, bo może być tak, bo nie wiadomo, u kogo się sprzęga. Nie, no teraz już słychać dobrze. Nie, ja nie słyszę po głosu. Nie słyszysz? Dobra, okej. Okay. No, praca zdalna rodzi szczególnie przy gremiach dużych, rodzi pewne trudności. Okej, jeszcze raz. Sprawozdanie z prac burmistrza miasta Górowo-Iłowieckie za okres 27 lutego do 29 marca 2021 roku. Dotychczas Wysoka Rada podjęła 187 uchwał, zrealizowanych zostało z tego 152 uchwały. W trakcie realizacji znajduje się 35 uchwał. Moi drodzy, jak wiecie, do początku marca chorowałem na COVID i w związku z tym trudno mi było zajmować się jakimiś poważnymi pracami, natomiast stale byłem w kontakcie z pracownikami urzędu marszałkowskiego, bo jakby mój stan na to pozwalał. Natomiast z takich najważniejszych rzeczy to po pierwsze prace z zakończeniem akcji Zima miały miejsce, a w tej chwili rozpoczynamy sprzątanie miasta. Ja wiem, że wszyscy się niepokoją, że to jest potrzeba, każdy by chciał, żeby już, natomiast trwa sprzątanie piasku pozimowego. Zaczęła się akcja łatania dróg, natomiast ona może być prowadzona tylko wtedy, kiedy mamy suchy asfalt. Czyli w momencie, kiedy pada deszcz, kiedy są tego typu kłopoty, no to nie możemy tej akcji kontynuować. Za chwilę mam nadzieję, że zaraz po świętach zaczniemy akcję też porządkowania zieleni w mieście, bo wszystkie róże trzeba nawieść, zacząć przycinać ozdobne i tymi pracami też się będziemy zajmowali. Dosyć istotnym działaniem, które podjęliśmy ostatnio, to jest zwiększenie punktów szczepień na terenie miasta i gminy Górowo-Iłowieckie. Nie ukrywam, że moje własne osobiste doświadczenie skłoniło mnie do tego, żeby zastanowić się nad tym, jak długo będzie Górowo szczepione. I w ostatnim tygodniu mojej własnej choroby skontaktowałem się po pierwsze udało mi się poprosić i przekonać panią doktor naszą Rzejmo do tego, żeby otworzyła punkt szczepień w przychodni Medyk, którego dotychczas nie było i ten punkt szczepień już w tym tygodniu na koniec powinien zacząć działać. Z tego co wiem, 6 bodajże przyjeżdża partia AstraZeneca, a 15 partia Pfizera. I tu dzięki wsparciu pana marszałka prawdopodobnie również na gminie wiejskiej otworzą się trzy dodatkowe punkty. To jest taka sztuczka troszeczkę legalna, którą mogliśmy zastosować, żeby szczególnie najstarsi mieszkańcy miasta byli przeszkoleni jak najszybciej. Bo jak wiecie, na każdy punkt szczepień przyjeżdża 30 dawek Pfizera. Koniec. Bez względu na wielkość gminy. Więc jedynym sposobem zwiększenia tempa szczepienia naszych seniorów, w ogóle mieszkańców, było otworzenie większej liczby takich punktów szczepień na terenie miasta i gminy Górowo-Iłowieckie. Z tego co wiem, wsparcie tutaj udzieliła też gmina miejska, a ja jestem bardzo zadowolony, że jakby pomysł wyszedł ode mnie, a pan marszałek bardzo mocno się włączył i wiem, że nie tylko na terenie Górowszczyzny, ale u nas przede wszystkim wsparł tworzenie tych punktów. I jeżeli uda nam się w kwietniu mieć już 5 punktów szczepień, to zamiast szczepić 30 osób w ciągu tygodnia średnio, to będziemy sobie szczepili tych osób 150. Jak ktoś szybko liczy, to zobaczy, że naprawdę ta akcja zostanie zwiększona.
Dzisiejsze zamieszanie też pewnie z moim przygotowaniem do sesji, jeśli chodzi o stronę techniczną, wynikało z tego, że dopiero co wróciłem ze spotkania z panem dyrektorem Wójcikiem, dyrektorem naszego szpitala powiatowego, który był w Górowie, właśnie wyjechał. Ustalaliśmy dodatkowy punkt szczepień masowych. Rozważaliśmy trzy lokalizacje. Rozważaliśmy lokalizację przy ulicy Szkolnej na hali sportowej. Druga hala sportowa to była na ulicy Sikorskiego, dawne gimnazjum. Ale w trakcie rozmowy się narodził pomysł, pan doktor obejrzał i ostatecznie podjęliśmy decyzję, że najlepszym punktem będzie część klubowa budynku stadionu ze względu na zaplecze logistyczne, higieniczne, duże parkingi, możliwość zamykania obiektu. Nie sądzę, żeby kolidowało to w jakiś istotny sposób z treningami kresowi, bo pan trener kresowi, prezes dostarczył mi dokumenty, że zawodnicy są zawodowi, no, generalnie dostosowuje się klub do wymagań, aby mimo pandemii dalej prowadzić treningi, więc prawdopodobnie, gdy uzyskamy tylko harmonogram rozgrywek, prześlemy go do szpitala. Chcielibyśmy, żeby ten punkt masowy szczepień został uruchomiony już po świętach jak najszybciej. Pewnie tu informacja dla radnych, bo rozmowa się odbyła 15 minut temu. Będzie to wiązało się z bardzo drobnymi kosztami po naszej stronie. Mamy na to środki w zarządzaniu kryzysowym. Trzeba będzie zakupić lodówkę, nie do Pfizera, tak? Taką zwykłą lodówkę, w której będzie można inne szczepionki przechować. Jakiś drobny sprzęt, myślę, że większość wydatków, całość wydatków nie sięgnie więcej niż 1000 zł. A moim zdaniem warto je ponieść, bo naprawdę jak się szybko wyszczepimy, to zaczniemy żyć normalnie. I to takie dosyć ważne działania. I jeżeli to zacznie działać, będę bardzo, bardzo zadowolony i takie poczucie będę miał spełnionego obowiązku obywatelskiego, czyli te punkty dodatkowe. No i ten punkt dzięki życzliwości szpitala naszego powiatowego otwarty w Górowie. Jest on naprawdę bardzo potrzebny. No dobra, tyle jeśli chodzi o szczepienie. Dosyć istotne działania związane z dofinansowaniem remontu naszego ośrodka kultury. To wszystko się ma już ku końcowi. Myślę sobie, że niedługo będziemy mogli przystąpić do ogłaszania przetargu jeszcze w tym półroczu. Dosyć ważne prace się odbywają. Myślę sobie, że jak już będziemy mieli pewne większe szczegóły, to też spotkamy się na komisjach. Dlatego, że tak jak pewnie wiecie, uczestniczę w grupach roboczych naszego samorządu województwa, grupach roboczych dotyczących nowego RPO. Jestem członkiem wszystkich podgrup roboczych, wszystkich celów polityki związanych z nową perspektywą finansową Unii Europejskiej na lata 2021-2027. I mam przyjemność przewodniczyć również grupie roboczej do spraw celu polityki 2, bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa w ramach nowej perspektywy. I to są projekty, w ramach tego celu będzie większość projektów, które prawdopodobnie będzie zgłaszało Stowarzyszenie Polskie Miasta Citaslu, bo to są zarówno termomodernizacje różnego rodzaju, ale nie tylko, bardzo od wymiany oświetlenia miejskiego, to o czym rozmawialiśmy na komisjach. I to są dosyć intensywne prace, dlatego że to są cztery podgrupy, które pracują praktycznie co tydzień, odbywają się obrady. No tyle, że właściwie jedyna zaleta i niezaleta, że online odchodzi problem dojazdów, tak można się łączyć z pracy albo z domu. Tych prac jest sporo, natomiast myślę sobie, że uda nam się wynegocjować jakieś sensowne warunki brzegowe, jeśli chodzi o dofinansowywanie naszych niezbędnych inwestycji dla naszych samorządów. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jedno słówko. Tak, czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pan radny Bechanowicz, proszę bardzo. Ja tylko chciałem dodać tutaj do relacji pana przewodniczącego, pana burmistrza, że odnośnie szczepień, że w środowisku Służby Więziennej Okręgu Olsztyńskiego nasze miasto Górowo i Ławeckie stało się tak zwaną stolicą szczepień, ponieważ z Okręgu Olsztyńskiego będą przyjeżdżali do nas również mieszkańcy Działdowa, Barczewa, Kikit, funkcjonariusze Służby Więziennej. Także to jest taka informacja dodatkowa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa miałby jeszcze uwagi, zapytania do wystąpienia pana burmistrza?
Ja bym miała, panie przewodniczący. Bardzo proszę, pani radna Ewa Antochów. Panie burmistrzu, tutaj pan powiedział o tym masowym stadionie, na szczepieniach na stadionie. Ile tych szczepień by miało być i tak mniej więcej, jak pan może powiedzieć obrazowo? Czy nie wie pan na tą chwilę? Tak jak rozmawiałem z panem dyrektorem i z panią wicedyrektorką szpitala dzisiaj, to tak naprawdę szczepień będzie tyle, ile przyjedzie szczepionek. Optymistycznie zakłada pan doktor Wójcik, że za chwilę tych szczepionek będzie naprawdę bardzo, bardzo dużo i tak jak dotychczas był problemem dostęp do szczepionek, to kolejny problem to będzie brak przepustowości tych, co szczepią, stąd tworzenie tych punktów masowych szczepień. No, my pomieszczenia przygotujemy szybko, tam wielkiej adaptacji nie trzeba, potrzebna jest lodówka, którą zakupimy, że tam niewielkie wydatki, bo to wystarczy malutka lodówka. Nie chcemy dawać żadnej używanej, bo tam mają być przechowywane ważne środki medyczne, więc po prostu musi być nowa na gwarancji działająca. To tam kilkaset złotych, trzeba zakupić jakieś tam drobne medyczne wyposażenie, ale to wszystko, jesteśmy, że tak powiem, w dobrych relacjach ze szpitalem. To, co możemy zamówić sami, zamówimy my, a pozostałe wyposażenie zamówi szpital. Dokładnie takie, jak mi potrzebne, bo tak prościej będzie. To też tak proszę potraktować jako informację, że pewne wydatki poniesiemy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Sprawa szczepień i COVID-u tak dominuje tutaj na naszej sesji w tej chwili, akurat w tym punkcie. Jest to sprawa bardzo ważna. Myślę, że podjęcie inicjatywy o dodatkowych punktach szczepień jest bardzo istotne. W sposób no, ewidentny zwiększy się przepustowość, tak jak było słychać, gdyby nawet powstało 5 takich punktów, więc potrafimy 150 osób tygodniowo zaszczepić. To jest bardzo dużo. Tutaj też podam, dzisiaj przeglądałem internet z rana, także do Polski powinno w tym tygodniu trafić około 1 000 000 szczepionek różnych firm i AstraZeneca i Pfizera. To, co mówi pan burmistrz, później być może nawet przepustowość naszych punktów szczepień będzie niewydolna, bo będzie tyle szczepionek, ale to już będzie inny problem. Także myślę, że to jest wszystko jeszcze przed nami. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi za informację. Wysoka Rada, zatem przechodzimy do kolejnego naszego punktu. Kolejny punkt brzmi zaopiniowanie pism w sprawach zakupu sprzętu transportowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji. Szanowna Rado, otrzymaliśmy pismo od pana komendanta Policji Powiatowej w Bartoszycach, podpisane przez pana zastępcę komendanta młodszego inspektora Roberta Zabulski. Przepraszam bardzo. Następujące treści. Mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Górowo i Ławeckie, zwracam się z prośbą, pisze pan komendant, do Rady Miasta Górowo i Ławeckie o rozważenie możliwości wzięcia udziału w 2021 roku w zakupie sprzętu transportowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach w ramach sponsoringu za połączone środki programu modernizacji policji oraz środków samorządów w systemie 50/50. Chcę powiedzieć, że pismo to trafiło na obrady naszej komisji budżetowej. I teraz bardzo proszę pana przewodniczącego Komisji do Spraw Budżetu naszego miasta, pana Rochuna, o przedstawienie tej opisji. O przedstawienie tej opinii. Bardzo proszę. Dzień dobry, witam wszystkich. Rada Miasta Górowo-Jaweckie po zapoznaniu się z pismem Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach z dnia 1 marca 2021 oraz ze stanowiskiem Komisji Planu Budżetu, Handlu i Usług z dnia 24 marca 2021 ze względu na brak wolnych środków w budżecie miasta Górowo-Jaweckie na 2001 rok nie wyraża zgody na partycypację w kosztach zakupu sprzętu transportowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach. Dziękuję. Zabrać głos w tej sprawie. Przepraszam bardzo, czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Pani Sylwio, to jest tylko do informacji, jest tak? Przegłosowujemy. Dobrze. Rozumiem. Tak jak wspomniałem, pismo to było przedstawiane przez pana przewodniczącego Komisji do Spraw Budżetu naszego miasta. W tej chwili przystąpimy do głosowania. Kto z państwa chciałby zabrać jeszcze głos w tej sprawie? Nie widzę. Zatem kto jest za przyjęciem takiej opinii? Bardzo proszę o zagłosowanie.
ze względu na brak wolnych środków po prostu nie będziemy mogli zasponsorować w 50% zakupu sprzętu na potrzeby policji. Tak czy nie, bo w sprawie zaopiniowania, czyli że... Bo nie bardzo rozumiem tutaj zaopiniowanie. Głosujemy za opinią, głosujemy na tak. Jeżeli w ten sposób, tak? Czyli odmawiamy zakupu tego sprzętu ze względu na brak wolnych środków. Czyli popieramy opinię Komisji do Spraw Budżetu naszego miasta. No dobrze. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Mam już wyniki na tablicy naszej. Informuję Wysoką Radę, że w głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 13 radnych było za przyjęciem opinii naszego miasta. Jeden głos był przeciwny. Dziękuję bardzo. Informuję, że opinia została podjęta. Przechodzimy zatem do kolejnego naszego punktu. Jest to punkt mówiący o zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie na 2021 rok w związku z przeznaczeniem funkcjonariuszy policji do patrolowania naszego miasta. Tutaj również mamy pismo podpisane tym razem przez pana komendanta policji, pana inspektora Przemysława Fiertka. Następujące treści, fragmenty tylko przeczytam. Zwracam się z prośbą o zabezpieczenie środków finansowych, pisze pan komendant, w budżecie miasta na rok 2021 z przeznaczeniem na wyżywienie funkcjonariuszy oddelegowanych do służby w Komisariacie Policji w Górowie Ławeckim. Chciałbym państwa poinformować, że istnieje realna szansa pozyskania dwóch dodatkowych funkcjonariuszy do służby w Komisariacie Policji w Górowie Ławeckim przez okres 2 miesięcy. Wiąże się to jednak z koniecznością zapewnienia oddelegowanym funkcjonariuszom zakwaterowania i wyżywienia. Zakwaterowanie funkcjonariuszy, pisze pan komendant, zapewniamy we własnym zakresie. Jedynym kosztem poniesionym przez państwa do realizacji jest wyżywienie funkcjonariuszy. Chcę powiedzieć, że ten temat już kilka razy był w naszym mieście przerabiany. W okresach poprzednich również mieliśmy funkcjonariuszy, którzy mieszkali w internacie. Tutaj dawaliśmy wyżywienie i dawaliśmy nocleg. W tej chwili pan komendant ze względu na możliwości lokalowe oczekuje od nas tylko wyżywienia tych funkcjonariuszy. Temat ten również był przerabiany na naszej Komisji do Spraw Finansu naszego miasta. I w tej chwili również poproszę pana przewodniczącego komisji, pana Rochuna, o przedstawienie opinii. Bardzo proszę. Opinia w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych. A więc Rada Miasta Górowe Łowieckie po zapoznaniu się z pismem Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach z dnia 19 marca 2021 oraz ze stanowiskiem Komisji Planu Budżetu, Handlu i Usług z dnia 24 marca 2021 wyraża zgodę na zabezpieczenie środków finansowych w kwocie 3050 z przeznaczeniem na wyżywienie funkcjonariuszy oddelegowanych do służby w Komisariacie Policji w Górowie Ławeckim. Dziękuję. Dziękuję panu przewodniczącemu. Przystępujemy zatem do przegłosowania tej opinii. Generalnie wyrażamy zgodę na wyżywienie dwóch funkcjonariuszy przez okres 2 miesięcy, którzy będą patrolowali ulice naszego miasta i również gminę Górowo i Ławeckie. Kto z państwa jest za podjęciem takiej opinii, zechce zagłosować? Dziękuję bardzo. Mam już wyniki. Informuję Wysoką Radę, że w głosowaniu wzięło 14 radnych. 13 radnych było za podjęciem takiej opinii, czyli będą środki na wyżywienie funkcjonariuszy przez okres 2 miesięcy policji do patrolowania naszego miasta. I jest 14 głosów w tej chwili. Przepraszam bardzo. Jednogłośnie została ta opinia przyjęta. Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, przechodzimy zatem do kolejnego punktu naszej dzisiejszej sesji. Teraz będzie blok uchwał i pierwszą uchwałą, jaką mamy teraz do przerobienia, jest to uchwała dotycząca zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo i Ławeckie na lata 2021-2035.
Ten temat był również omawiany na naszych komisjach, głównie tutaj również w Komisji Budżetu naszego miasta. Bardzo proszę panią skarbnik naszego miasta o przypomnienie i przedstawienie Wysokiej Radzie zmian wieloletniej prognozy finansowej. Bardzo proszę pani skarbnik. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Proszę państwa, jeśli chodzi o uchwałę zmiany wieloletniej prognozy finansowej, to ją może tak pokrótce, żeby już nie przedłużać. Wieloletnią prognozę finansową na lata 2021-2035 dostosowano w zakresie planu dochodów bieżących i majątkowych, a także w zakresie planu wydatków bieżących i majątkowych do uchwały nr 189/2021 roku Rady Miasta Górowo i Ławeckie z dnia 29 marca w sprawie dokonania zmiany budżetu miasta na 2021 rok. Zmiana dotyczy wyłącznie załącznika nr 1, który państwo otrzymali w materiałach i przede wszystkim chodzi właśnie o dostosowanie tego dochodów, planu dochodów i bieżących i majątkowych, a także wydatków. To tyle, jeśli chodzi o WPE. Dziękuję bardzo pani skarbnik. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. W związku z powyższym przechodzimy do głosowania. Poddaję uchwałę pod głos. Jeśli są jakieś pytania, to bardzo proszę o odpowiedź. Czy ktoś z państwa miałby uwagi do dzisiaj, do przedstawionego propozycji zmian przedstawionej przez panią skarbnik? Bardzo proszę. Jeżeli nie ma, przechodzimy zatem do głosowania nad uchwałą. Ktoś z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o zagłosowanie. Mamy ten pogłos cały czas. Czekamy jeszcze na dwóch panów radnych. Dziękuję bardzo. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejnym punktem naszej dzisiejszej sesji jest uchwała dotycząca zmian w budżecie miasta. Ona się bardzo łączy z wieloletnią prognozą. Również ten temat był poruszany na naszej komisji i tutaj również poproszę panią skarbnik o przybliżenie tego tematu jeszcze raz. Oczywiście. Proszę państwa, zmiany w budżecie przedstawiają się następująco. Zmniejszamy dochody budżetu miasta o kwotę 89 195 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, który za chwileczkę omówię. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 38 149 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. Budżet miasta po zmianach będzie wynosił dochody 30 465 109 zł. Wydatki natomiast przedstawiają się w wysokości 32 276 204 zł. Załącznik nr 1, który państwo otrzymali, przedstawia się następująco. Zmniejszamy o kwotę 89 195 zł. Zmiana polega na przeniesieniu z paragrafu kwoty 259 347 zł. I to jest zmiana tylko dotycząca przesunięcia między paragrafami. Zdejmujemy z paragrafu 628, a wkładamy w paragraf 629. Chodzi tylko o to, że paragraf nie był taki, jak powinien być. Dostaliśmy, proszę państwa, rekompensatę z tytułu opłaty targowej w wysokości 21 277 zł, co również wprowadzamy do budżetu. Otrzymaliśmy dotację na przedszkole w wysokości 145 629 zł i zdejmujemy opłatę za wyżywienie z przedszkola w wysokości 163 464 zł. I otrzymaliśmy również dochody, jeśli chodzi o punkty szczepień i dowozy do tych punktów w wysokości na dzień dzisiejszy 7,5 tysiąca. I po przeanalizowaniu plus minus wyszło 89 195.
złotych. To załącznik numer jeden. Załącznik numer dwa, proszę Państwa, no to wiąże się oczywiście z tymi dochodami. Jeżeli zdejmujemy opłatę za wyżywienie na przedszkolu, to również po stronie wydatkowej zdejmujemy tą samą kwotę. Otrzymaliśmy te 7,5 tysiąca na punkty szczepień i te 7,5 tysiąca rozdysponowujemy na poszczególne paragrafy. Dotację przedszkolną, taki sam sposób analogiczny, również te 145 tysięcy przekładamy na paragrafy wydatkowe. Pozostałe zmiany budżetu wynikają z wniosków, które złożyły mi jednostki podległe. I co jeszcze, proszę Państwa, no trzeba zaznaczyć, że zgodnie z Państwa decyzją te 3050 zł również będziemy musieli tutaj po stronie wydatkowej włożyć. Zgodnie z Państwa decyzją. I to tak pokrótce wygląda. Jeśli są jakieś pytania, to bardzo proszę, chętnie odpowiem. Dziękuję Pani Skarbnik. Otwieram dyskusję nad projektem. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Te tematy były omawiane. Jeżeli mogę. Bardzo proszę, Pan Radny Janowicz. Tak? Można? Tak, proszę mówić. Mam jedno pytanie odnośnie tych wpływów, które tam otrzymaliśmy, tą rekompensatę za utracone podatki, to na co ewentualnie byśmy mogli to wykorzystać kwotę? Czy to po prostu na razie będzie tak jakby w zawieszeniu ta kwota i później ewentualnie na coś będzie można wykorzystać? Czy rozejdzie się na paragrafy? To jest opłata, proszę Państwa, opłata targowa. Także generalnie ona jest przeznaczona na koszty związane z targowiskiem, tak? No tak. Aha, dziękuję. Kolejne pytanie mam związane ze stołówką szkolną. Tu akurat są te zmniejszenia tych kwot. Ja myślę, że to nie do Pani Skarbnik, tylko do Pana Burmistrza bardziej pytanie. Co z tą stołówką szkolną się dzieje, bo od mieszkańców są różne głosy, że był tam jakiś remont, czy ta stołówka jest nadal nasza, czy ta stołówka została sprywatyzowana. Jak wygląda sytuacja z tą stołówką, tak? Bardzo proszę Pana Burmistrza. Nie wiem, czy mnie słychać. No, na czas udzielania odpowiedzi zdejmę maseczkę. Dobrze, ja musiał Pan Radny doprecyzować pytanie, ale ja spróbuję odpowiedzieć globalnie, tak? Bo jeśli chodzi o stołówki szkolne, to dawno mamy sprywatyzowane wszystkie. Przypomnę, zarówno tą w gimnazjum, jak i tą w szkole podstawowej. Ja myślę, że chodzi o przedszkole. Ja chcę powiedzieć, że w przedszkolu jako żywo nigdy stołówki nie było. Dlatego, że wydawanie pożywienia dla przedszkolaków odbywało się w salach i tu, jeśli chodzi o przedszkole, nic się nie zmieniło. Jeśli chodzi o technologię wydawania posiłków... Nie słychać mnie? Nie. Mamy problemy techniczne. Oj. Teraz, Panie Burmistrzu, a może z mojego mikrofonu? Nie, ale to powinno działać. A teraz słychać mnie? Szanowni Państwo? Tak, ja słyszę, tak. Bez pogłosu? Znaczy kłopot polega na tym, że podczas pracy zdalnej przebywamy w tym samym pomieszczeniu i akustyka jest bezwzględna, słuchajcie. Ale spróbujemy jakoś... Teraz dobrze, czyli Pan Przewodniczący musi mieć wyłączony mikrofon. Okej. Okay. Nie wiem, w którym miejscu ucięło moją wypowiedź. Proszę od początku. To od początku. Tak jak przypomnę, tak wracając, jakby pytanie troszkę jest nieprecyzyjne, ale ja spróbuję się jak najlepiej odpowiedzieć i jak najszerzej. Jeśli chodzi o stołówki, ja przypomnę, że w tej chwili już myślę, że od 8, a może i 10 lat obie są sprywatyzowane. Mówimy o stołówkach szkolnych. Natomiast jeśli chodzi o stołówkę w przedszkolu, nigdy takiej nie było, powiedzieć, dlatego że wydawanie posiłków dla dzieci przedszkolnych odbywało się na salach lekcyjnych i tu się nic nie zmieniło. Dalej tak to jest robione. Te posiłki zawsze wjeżdżały windą do części przedszkolnej i tam były wydawane dla dzieci. I tak to się dzieje nadal. Natomiast w ramach dotacji, bo przypomnę, że Spółdzielnia Socjalna Tradycja, którą zakładaliśmy jako Gmina Miejska razem ze Stowarzyszeniem Jesteśmy Razem, uzyskała grant unijny, który składa się jakby z dwóch części. Pierwsza część to jest część dotycząca pracy szkoleniowej z zatrudnionymi osobami długotrwale bezrobotnymi. Tam są dopłaty do ZUS-u. No, ja szczególnie będę wchodził, jeżeli będziecie potrzebę mieli zapoznania się, to poprosimy przedstawiciela spółdzielni, żeby to przedstawił. Natomiast część z tej dotacji mogła być przeznaczona na remont i tak też to zrobiło. Czyli informacyjnie, tak jak Państwo wszyscy wiedzą,
Kuchnia w przedszkolu mieści się w suterenie, czyli generalnie w podpiwniczeniu budynku i te pomieszczenia zostały przekazane spółdzielni, która karmi naszych przedszkolaków, a jednocześnie dokonała ona, zaadoptowała no, taką piwnicę na przechowywanie ziemniaków do standardu jadłodajni, gdzie można przyjść zjeść obiad, no co jest oczywiście w tej chwili niemożliwe, tak, jeśli chodzi o pandemię. To myślę, że wyczerpująco odpowiedziałem na pytanie. Dziękuję. A panie burmistrzu, bo kiedyś była mowa o likwidacji tej kuchni. I czy tą kuchnię planujemy zlikwidować, czy nie? Ale ja myślę, panie radny, że tu jakby precyzyjni zawsze byliśmy. No dobra, spróbuję jeszcze raz, bo to znów jest troszkę nieprecyzyjne pytanie. Myśmy kuchnię zlikwidowali. Zlikwidowaliśmy kuchnię samorządową, tak? Przed chwilą, podejmując uchwałę odnośnie budżetu miasta, przegłosowaliście zdjęcie części kosztów, tak? Nie wszystkich jeszcze, część tych pieniążków zostało jeszcze, bodajże pani skarbnik przypomni mi, na paragrafie przedszkolnym, tak? Jeszcze nie wszystkie zostały przeniesione? Nie, jeszcze nie wszystkie pieniążki zostały przeniesione. Na razie przynosimy te, które dotyczą bezpośrednio zakupów związanych właśnie z wyżywieniem dzieciaczków. Tak? Dokładnie, pewnie po kolejnych zmianach przeniesiemy wszystkie. Natomiast no, przyglądamy się pilnie, jak to wszystko funkcjonuje, więc nie chcemy podejmować pochopnych kroków. Ale po prostu przestajemy jako samorząd ponosić koszty funkcjonowania tej placówki. Ja przypomnę, że 10 lat temu zrobiliśmy bardzo podobny ruch, jeśli chodzi o kuchnię w szkołach, co przyniosły nam naprawdę bardzo znaczące oszczędności, jeśli chodzi o budżet miasta i tu idziemy dalej tą drogą. Czyli inaczej ujmując, my przestaliśmy prowadzić tą kuchnię jako samorząd, tak? Natomiast w tej chwili prowadzi tą kuchnię podmiot społeczny, jakim jest spółdzielnia socjalna i realizuje w tym zakresie nasze zadanie, tak? Myślę, że tak powiem, bardziej korzystnego rozwiązania dla nas trudno by znaleźć. Bardziej korzystne rozwiązanie trudno by znaleźć. Czyli tak jakby teraz w tym momencie przenosząc już tę część tych wydatków, przenosząc już, znaczy no likwidując te wydatki, tak jakby no już nie mamy pod sobą tej kuchni, tak? Dobrze rozumiem. W tym momencie teraz jak przenosimy te środki, tak? To już kuchnia nie będzie jakby nasza, tak? Ona już nie jest. Nie ponosimy kosztów. Znaczy inaczej. Panie radny, żeby tu być precyzyjnym, pomieszczenia, w których działa spółdzielnia socjalna, pozostają własnością gminy miejskiej. Jakby to generalnie zrobiliśmy podwójny biznes, bo jeszcze nam je wyremontowali, nie? I te koszty, które tam są, to rozumiem, że w następnych budżetach zostaną jakby już wyzerowane, tak? Jeżeli chodzi o tą kuchnię i stołówkę tam, tak? Bo tu jeszcze jakieś widzę są 89 tysięcy na tym paragrafie. Znaczy tam się pojawi, słuchajcie, tak naprawdę dochód, dlatego że spółdzielnia będzie płaciła czynsz za wynajem, no generalnie płaci, i będzie ponosiła koszty wszystkich mediów. Nie? Czyli tak w tej stronie trzeba patrzeć. Nie tylko, że nie będziemy mieli kosztów, ale też będziemy mieli jakieś niewielkie zyski. Zastanawiam się też, dlaczego my tak jakby się dowiadujemy już o tym, że coś takiego jest, tak jakby trochę po czasie już. Bo ja o tej kuchni to dowiaduję się właśnie właściwie to od niedawna, od mieszkańców, tak? I teraz się dowiaduję, że jest spółdzielnia, że tą kuchnię już nie będziemy mieli, to jakoś tak trochę, nie wiem, czy nie za późno. Czy Rada nie powinna wcześniej wiedzieć, że coś takiego w ogóle jest planowane? Ale panie Łukaszu, ale pan głosował za utworzeniem spółdzielni. No jako żywo pan głosował za utworzeniem spółdzielni. To co, pan głosował, żeby spółdzielnia była i sobie przerobiła 500 000 dotacji i sobie zbankrutowała? No nie. To nie. Spółdzielnie, jak tworzyliśmy, to była mowa o pracownikach, którzy mieli być zatrudnieni do oczyszczania miasta. Przynajmniej ja tak kojarzę. Natomiast co do kuchni, to nie przypominam sobie, że taka mowa była. Ale nie mówię, że to jest coś nie tak. Rozmawialiśmy o różnych rzeczach, nie? Czy ja mogę chwilkę? Mogę? Słowo? Bardzo proszę, pani radna Wierzbowska, bardzo proszę. Dobrze. Panie Łukaszu, ja chciałam tylko zaznaczyć, jestem pracownikiem przedszkola, pracuję tam i widzę to na bieżąco, jak się dzieje. Jeśli chodzi o stołówkę, zawsze było mówione, w tamtym roku już mówiliśmy, że trzeba ją
zlikwidować ze względu na oszczędności naszego budżetu. Nic się nie zmieniło, posiłki są tak jak były. Są przede wszystkim ciepłe, które wjeżdżają do sal. Nie ma żadnego cateringu, z czego się bardzo cieszymy i my jako nauczyciele i myślę, że rodzice również, bo były obiekcje przed powstaniem stołówki, co dalej będzie z wyżywieniem, więc myślę, że wszystko zostało bez zmian i na razie funkcjonuje to naprawdę na wysokim poziomie i myślę, że tak pozostanie dalej. A my jesteśmy zadowoleni, bo jakieś tam oszczędności zostały. Myślimy, że zostaną one wydane może na jakieś drobne remonty, które nam się nasilają, tak, nawarstwiają, mogę powiedzieć. I spożytkujemy te pieniądze właśnie no, zgodnie z naszymi zapotrzebowaniami. Także jeśli chodzi o kuchnię, o wyżywienie dzieci, jeśli ktoś będzie pytał, proszę powiedzieć, żeby się nie martwiono, bo naprawdę wszystko jest tak, jak powinno być. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeżeli mogę dodać. Proszę bardzo, pan. Próbuję, jeżeli mogę dodać, bo cały czas mi to nagłośnienie wariuje, to myśmy już zaczęli pewne drobne remonty wykonywać w ramach tych środków, które nam się zaoszczędzają, że tak powiem, na bieżąco. Bo z tego co pamiętam, chyba jedna kuchnia, jedna łazienka już została wyremontowana w przedszkolu. W tym roku planowaliśmy kolejną dużą łazienkę, ale zobaczymy, bo tam jest wyszedł pilny, tradycyjny problem schodów waszych wejściowych, które już tam jest umówione, że będziemy je remontować. Przepraszam, od jutra już chyba mają być właśnie prace rozpoczęte. Także bardzo się cieszymy, bo schody naprawdę są niebezpieczne i to jest podstawa. Bezpieczeństwo dzieci i rodziców, tak, którzy przyprowadzają dzieci. Tak, proszę bardzo, pan Zbigniew Szlejer, proszę mówić. Tak, proszę mówić, panie radny. Halo. Słychać. Ja chciałbym tutaj troszeczkę może takie pytanie zadać. To nie chodzi, nikt nie reguluje powstania stołówki, tylko mi się zdaje, że tu chodzi o taką rzecz, że w trakcie tego wszystkiego radni nie byli jakby wyinformowani, co się dzieje i tak dalej. Zapadła decyzja o powstaniu spółdzielni. Coś tam było, że ewentualnie ci ludzie zatrudnieni będą po prostu pozyskiwani do oczyszczenia miasta i tak dalej. I na tym się po prostu skończyło i zaczęło się coś dziać. Ja nie mówię oczywiście absolutnie tutaj, że to jest źle. I na tym rola radnych jakby się skończyła, że nie zostali doinformowani, że powstaje stołówka, robi się stołówka, są zaawansowane jakieś prace i tak dalej, będzie żywiła w przedszkolu i tak dalej. Mi się zdaje, że to o to chodzi głównie, nie? Nie o to, że powstała, jest źle, że coś takiego, nie? Ja myślę, że te informacje były tam, gdzie powinno w najważniejszym szły. Ja myślę, że też jakby nie ukrywaliśmy jakby prac spółdzielni przed radnymi. Ja już nie pamiętam, kiedy ja poprosiłem Radę Pedagogiczną Przedszkola o opinię w zakresie kuchni, ale myślę sobie rok albo jakoś tak, nie? Rok temu. Także jakby znacie mnie, staram się działać niepochopnie. I było tu myślę, że najbardziej szerokie i istotne konsultacje. Wydaje mi się, że też jakby nie ukrywaliśmy tych faktów przez radnymi, więc słuchajcie, no spółdzielnia musi zarabiać. Dla mnie istotne było, żeby spółdzielni socjalnej nie dotować z budżetu miasta. Ona się musi utrzymać sama, nie? A nie możemy też realizować zadań miejskich, dokładając tego pieniądze. Z prostej analizy, bo tu mówicie o sprzątaniu miasta. Moi drodzy, jeżeli weźmiemy spółdzielnię do sprzątania miasta, to z automatu będzie 23% drożej. Przynajmniej. Plus jakiś zysk spółdzielni, to 40% drożej. Jutro. Dlatego, że mamy w tej chwili ludzi, mamy sprzęt, zatrudniamy ich sami i nie ponosimy jakby dodatkowych kosztów. Nie? W momencie, kiedy zlecimy te zadania na zewnątrz, to natychmiast zapłacimy 23% VAT-u, czy tam ile trzeba naliczyć, plus zysk, no bo spółdzielnia ma zarabiać pieniądze, ma być dochodowym przedsiębiorstwem. Natomiast w tym wypadku pani dyrektor przedszkola poinformowała mnie, że jej długoletnia kucharka przychodzi na emeryturę. No i tak naprawdę to po pierwsze bez strat w ludziach, a po drugie mogła spółdzielnia realizować zadania, nie obciążając nas kosztami, o tak jakby najprościej ujmując.
Więc jakby ja bym tak aż tak szeroko nie patrzył. W sensie spółdzielnia na tym etapie już musi pracować i zarabiać sama. Bo ja wiem, że wiele samorządów zakłada takie spółdzielnie i generalnie utrzymuje je, czyli dotuje albo daje im zlecenie jakieś takie na różne rzeczy, tak? Natomiast najlepiej jest jakby, kiedy ci ludzie, którzy są zatrudnieni w spółdzielni, uczą się pracować tak jak no mniej więcej na wolnym rynku, tak? Po to powstały przedsiębiorstwa ekonomii społecznej, żeby były pewne ułatwienia, no bo taka jest idea, ale docelowo spółdzielnia ma być działać tak jak każda inna spółka, tak jak każde inne przedsiębiorstwo. Tak ja przynajmniej to rozumiem, ten duch spółdzielczości społecznej, socjalnej troszkę, tak? Dziękuję bardzo. Pytanie dotyczące spółdzielni socjalnej proponuję jeszcze... Już. Proponuję, aby ten temat ewentualnie przenieść do spraw różnych, dlatego że przypomnę Państwu, że w tej chwili jesteśmy w punkcie dokonania zmian w budżecie miasta. Ten temat został przy tym punkcie jak gdyby wywołany. Czyli w dalszym ciągu jesteśmy przy punkcie zmian budżetu miasta. I bardzo proszę... Tak, pan radny Łukianowicz widzę. Że kwota została zdjęta tutaj akurat, jak głosujemy teraz nad tym budżetem, dlatego stąd pytanie. Tak, oczywiście, oczywiście, on był bardzo szeroko, jak najbardziej pana pytanie było właściwe i tylko poszliśmy za szeroko w tym momencie, ale myślę, że sprawy zostały wyjaśnione. Gdyby były jeszcze jakieś pytania do tego dotyczące, proponuję przejść do spraw różnych. W tej chwili jesteśmy w punkcie dokonania zmian w budżecie miasta. W tej chwili zamykam dyskusję, bo myślę, że już więcej chyba na ten temat nie będziemy rozmawiali. Halo, Łukasz Łukianowicz jeszcze. Do. Halo, tak? Słychać mnie? Jeszcze raz. Mogę, panie przewodniczący? Proszę do powtórzyć. Zmian w budżecie jeszcze mam pytanie. Proszę mówić. Mam pytanie odnośnie wydatków inwestycyjnych w postaci lamp. Już rozmawialiśmy o tym na komisji, ale ja jeszcze chciałem dopytać, jak to się dzieje, że jeżeli radny składa wniosek budżetowy na lampy i dowiaduje się, że pieniędzy po prostu nie ma na te lampy, a za chwilę taki sam wniosek, tylko jakby na inne ulice się pojawia i to w wyższej kwocie i te pieniądze się znajdują. Także moje pytanie jest, po co właściwie ci radni składają te wnioski budżetowe, skoro składając wniosek jest odrzucany, za chwilę praktycznie taki sam jest wstawiany do budżetu, także takie moje pytanie. Po co my te wnioski jako radni składamy? Myślę, że to jest pytanie do pana burmistrza, tak? Dzisiaj pan Łukianowicz ma taką pasę lapsusów. Otóż stanowczo nie. Dlatego, że wnioski budżetowe de facto są przedkładane Radzie i w naszym przypadku, tak, jeżeli wiecie, i ostatecznie to Rada decyduje nie tylko o tym, które wnioski przegłosuje w budżecie jako całości, ale również wspólnie decydujemy o tym, jakie wnioski umieszczamy w budżecie. Także to naprawdę, to już przepracowaliśmy. To nie jest tak, że burmistrz nie chce. Wszyscy pracujemy nad budżetem. Jeżeli któryś radny jest w stanie bardziej przekonać do swoich racji, no to jego wniosek trafia albo cała Rada na przykład dostrzeże potrzebę jakiegoś wniosku wpisania do budżetu. Jakby no, taka jest procedura przyjęta u nas od lat. Także siadamy wspólnie do budżetu i jeżeli są wolne środki, to staramy się wprowadzić. W tym wypadku oczywiście służę wyjaśnieniami panu Łukianowiczowi. Mamy w budżecie koszty przewidziane na utrzymanie oświetlenia na cały rok, po prostu takie bieżące koszty. I w ramach tych bieżących kosztów zawsze, co roku wymienialiśmy jakąś część opraw. I po prostu planując działania związane z konserwacją oświetlenia w mieście, popatrzyliśmy na te oprawy, które najpilniej wymagają wymiany, bo i tak wymagają, po prostu, normalnie. Bo je trzeba naprawić, bo się przestaną świecić. I do tego wzięliśmy pod uwagę generowanie przez te oprawy kosztów, tak? Czyli najstarsze, najmniej ekologiczne, najmniej energooszczędne oprawy zostały zidentyfikowane i stąd padła propozycja, żeby wymienić te, a nie inne oprawy. Natomiast to, że trafia to teraz do Wysokiej Rady jako inwestycja, wynika z zapobiegliwości pani skarbnik.
Dlatego, że najgorszymi wydatkami, które możemy ponosić jako Urząd Miasta, jako Gmina Miejska, są wydatki bieżące, czyli na naprawy, czyli na pobory, czyli etc., etc. Natomiast jeżeli my sobie, zamiast wpisywać to jako zwykłą naprawę, opiszemy to jako inwestycję, to wtedy to nie wchodzi nam w skład tak zwanego wskaźnika 240, zawsze zapomnę. Nie słychać Państwa. 243. Dobrze. 243. Prawie jak mój PIN do karty. 243, który powoduje na przykład, że mamy, ogranicza nasze możliwości obracania finansami miasta, tak? Czyli wydatkowania ich. Jeżeli wrzucimy to jako inwestycję, jeżeli Wysoka Rada się do tego przychyli, to wówczas możemy generalnie coś, co moglibyśmy spokojnie, bez pytania Wysokiej Rady o zdanie, wykonać. Tylko że wtedy weszłoby to w wydatki bieżące, ograniczając nasze możliwości inwestycyjno-fiskalne na kolejne lata, nie? Stąd jakby, no nie wiem, myślę, że dosyć obszernie to wyjaśniłem. Czyli jakby staraliśmy się podjąć decyzję racjonalnie. Wiem, że na komisjach o tym była dyskusja też. Weryfikowaliśmy na prośbę radnych, że o ile to pan Edward mógłby się włączyć, jeżeli jest obecny. Wydaje mi się, że te oprawy, o które zaproponowaliśmy, są naprawdę najstarsze i najbardziej energochłonne. I tyle. Dziękuję. Dziękuję za wyjaśnienie pana burmistrza. Ja cały czas przypominam, że jesteśmy w sprawie punktu. Ja doprecyzuję może. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że to Rada Miasta decyduje o wnioskach, ale wiedzą pewnie wszyscy radni, jak to wygląda. Przynosi pan burmistrz plik wniosków. Większość tych wniosków, żeby nie powiedzieć wszystkie, słyszymy, nie ma pieniędzy. I Rada wtedy, wiadomo, się przychyla do tego, bo skoro słyszy się, że nie ma pieniędzy, no to trudno, żeby Rada powiedziała, nie, jednak to robimy, tak? Czy tam ten wniosek, czy inny. Ja już nie mówię tylko o tych lampach, bo były wnioski inne, drobniejsze też, które mi się wydaje, że stać nas jako miasto było zrobić. Choćby parkingi, gdzie jeden z radnych na ulicy Kościuszki prosił, drugi radny prosił na ulicy Wyszyńskiego przy cmentarzu. A parking, tylko że to już troszeczkę wcześniej został zrobiony, właściwie bez pytania nawet Rady Miasta, na ulicy Warmińskiej. Ale już może skończmy ten temat. Takie jest dobrze, panie radny, bo te tematy proponuję w sprawach różnych. One są bardzo istotne, ale akurat nie dotyczą do końca tego punktu, na którym teraz dyskutujemy. Dokonania zmian w budżecie miasta, który łączy się z uchwałą poprzednią w sprawie uchwalania wieloletniej prognozy finansowej. I przy tym punkcie jesteśmy i dlatego w tej chwili, Wysoka Rado, przechodzimy do głosowania nad tym punktem. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na rok 2021? Zechce zagłosować. Przechodzimy do głosowania. Tutaj zaraz pani Sylwia nas połączy. Czekamy jeszcze na jeden głos pana radnego Schleyer. Dziękuję bardzo. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 13 radnych było za przyjęciem uchwały. Jeden głos był wstrzymujący. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Te tematy, o których państwo mówiliście, są bardzo istotne i proponuję, aby te tematy ewentualnie były dalej kontynuacją w sprawach różnych. Dlatego tutaj zobowiązuję, żebyśmy po prostu mieli reżim w naszych kolejnych punktach. W tej chwili, Wysoka Rado, przechodzimy do kolejnego naszego punktu naszej dzisiejszej sesji. Dotyczy to wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Nowowiejskiego. Ten temat również był poruszany na naszej komisji. Tutaj chodzi o polepszenie warunków. Ja pozwolę sobie odczytać tą uchwałę. Jest to uchwała Rady Miasta dnia 29 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Górowie Ławeckiej i Ławeckim przy ulicy Nowowiejskiego. Na podstawie stosownych przepisów o gospodarce nieruchomości, o uchwały w sprawie określania zasad gospodarowania nieruchomości,
Rada Miasta uchwala, co następuje. Rada Miasta wyraża zgodę na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy miejskiej Górowo i Ławeckie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 136 o powierzchni 280 m2. Położonej przy ulicy Nowowiejskiego. Sprzedaż nieruchomości wyżej opisanej ma na celu poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej do działki stanowiącej podmiot zbycia. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Górowo i Ławeckie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Górowo i Ławeckie. Tak brzmi uchwała. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. W związku z powyższym przechodzimy do głosowania nad tą uchwałą. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej przy ulicy Nowowiejskiego na poprawienie warunków posiadłości przyległej, zechce zagłosować. Dziękuję bardzo. Jeszcze jeden pan tutaj głosuje. Już są wszyscy. Dziękuję bardzo. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Tak jak widać, uchwała została podjęta jednogłośnie. Wysoka Rado, przechodzimy do kolejnego naszego do punktu dzisiejszych obrad. Jest to uchwała dotycząca przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta gminy Górowo i Ławeckie w roku 2021. Takie programy tutaj się odbywają i pani Łuczkowska jest tutaj nam też potrzebna. Pani Kasia Łuczkowska. Pani Kasia Łuczkowska jest z nami? Tak, tak jest. Tak, bardzo proszę pani Kasiu o przybliżenie tego zagadnienia. Ten temat był również omawiany na naszych komisjach, ale pani tutaj z racji opieki właśnie z urzędu, bardzo proszę o przybliżenie tego tematu. Proszę bardzo. Tak więc program opieki nad zwierzętami bezdomnymi to jest uchwała, którą podejmujemy corocznie. W programie ujęte są główne zadania gminy dotyczące opieki nad bezdomnymi zwierzętami i kotami wolnożyjącymi. Określamy też budżet tego programu. Tak w naszym programie na przykład mamy dofinansowanie do kastracji, sterylizacji kotów, które mają właściciela w kwocie około 50%. Również mamy możliwość bezpłatnego chipowania zwierząt, więc myślę, że to jest też fajny pomysł jakby weryfikacji tych ilości zwierząt i znaczenia posiadania właściciela, o tak może. Żeby później, żeby nie było wzrostu tej bezdomności zwierząt. Jeszcze na dokładkę powiem, że w tamtym roku z budżetu udało nam się wysterylizować około 100 bezdomnych kotów, więc no walczymy z tą bezdomnością zwierząt na terenie miasta. Mhm. Proszę przypomnieć pani Kasiu jeszcze, jaka kwota jest przeznaczona na to? Tak jak mamy tu w uchwale podane, prawda? Tak, tak jak w uchwale. Około 13 100 tak. złotych tutaj na tą uchwałę. Czy ktoś z Państwa podejmuje dyskusję nad tą uchwałą? Bardzo proszę. Nie widzę. Ja tylko przypomnę uprzejmie, że ta uchwała jest bardzo rozbudowana. I ja tylko przeczytam punkty, które tutaj ta uchwała dotyczy. Zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsc w schroniskach zwierząt. Także miasto musi, odławiając zwierzę bezpańskie, musi takie miejsce w schronisku znaleźć. Mamy również punkt mówiący o wolnożyjących kotach i ich dokarmianiu. Tutaj jest możliwość partycypowania w kosztach, jeżeli ktoś tutaj z Państwa jest zainteresowany, więc może się zgłosić do Urzędu Miasta w celu otrzymania karmy i takie zwierzęta dokarmiać. Mamy również punkt mówiący o odławianiu bezdomnych zwierząt. Jeżeli takie zwierzęta się pojawią w mieście, takie zwierzęta są przez firmy specjalistyczne odławiane, później przekazywane są do schronisk, gdzie właśnie koszty ponosi Urząd Miasta. Mamy również punkt w tej uchwale mówiący o sterylizacji zwierząt. Tak jak tutaj pani Kasia mówiła, w tamtym roku mieliśmy około 100 takich czynności. To zmniejsza się również bardzo skutecznie do zmniejszenia populacji zwierząt wolnożyjących w naszym mieście.
Mamy również tutaj punkty dotyczące zdarzeń drogowych nad zwierzętami. Również często zwierzęta ulegają wypadkom i my razem z nimi, i również punkt tutaj też bardzo szczegółowo na ten temat mówi. Mamy tutaj również punkt mówiący o elektronicznym oznakowaniu takich zwierząt, chipowanie w kosztach 50/50. Również jest to wszystko bardzo szczegółowo w tej naszej uchwale opisane i tak jak tutaj wspomniałem, na działalność dotyczącą zwierząt, znakowania i bezdomności przeznaczono w budżecie miasta na rok 2021 kwotę 13 100 zł. Tyle tutaj przypomnienia. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze raz, przepraszam, tutaj zająć stanowisko do tej uchwały? Jeżeli nie widzę, kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Górowo i Ławeckie na rok 2021, zechce zagłosować. Czekamy na wyniki głosowania. Maszyna się zatrzymała. Pani Sylwio? A oddał pan głos? Tak. Czekamy na dwóch panów jeszcze. Trwa głosowanie. Poprosimy o tablicę ogólną. Jeszcze nie ma pana głosu. No ale ja już tu zrobiłem wszystko, co trzeba. Brakuje mojego głosu, ale mówię głośno. Jestem za przyjęciem tej uchwały. Informuję Państwa, że w głosowaniu wzięło udział 14 radnych i uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, przechodzimy teraz do bardzo ważnego punktu naszej dzisiejszej sesji. Będziemy mówili o zagospodarowaniu odpadów komunalnych. Temat ten co roku okazuje się wraca do nas ze zdwojoną siłą jak gdyby. I w tej chwili będziemy podejmowali uchwałę i również dyskusję przewiduje. Uchwała dotyczy w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych, ustalania stawki tej opłaty, zwolnienia z części opłaty w związku z kompostowaniem bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym oraz terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości. Jest to długa nazwa tej uchwały. Dotyczy ona przede wszystkim ustalenia kwoty za zagospodarowanie tymi odpadami. Temat ten był omawiany bardzo burzliwie na naszych komisjach. Ja jeszcze raz bardzo poproszę panią inspektor Łuczkowską o przybliżenie tego tematu. Skąd się bierze zaproponowana cena i z czego to wszystko wynika? Bardzo proszę panią inspektor. To może ja pokrótce przedstawię takie najważniejsze jakby punkty związane z rosnącymi cenami odpadów. Wpływ na cenę odpadów głównie ma brak stabilnego prawa odpadowego, ciągłe podwyżki na szczeblu centralnym, ciągłe zmiany w ustawie o odpadach, które wprowadzane były rok do roku od 2017 roku, spowodowały gwałtowny wzrost cen na rynku gospodarki odpadami. Centralna polityka dla producentów opakowań, taka jak brak zachęt do produkcji opakowań do recyklingu, wzrost kosztów segregacji odpadów, podwyżki cen paliw i energii elektrycznej, wzrost opłaty środowiskowej, wzrost płacy minimalnej, spadek mocy instalacji w województwie warmińsko-mazurskim, a także restrykcyjne przepisy dla firm zajmujących się śmieciami i zbyt niskie ceny surowców odpadów z recyklingu to główne czynniki podwyżek cen odpadów w Polsce. U nas w województwie główny wpływ na cen odpadów miały styczniowe podwyżki w Zakładzie Gospodarki Odpadami. I tak dla przykładu stawka za plastik
porównując styczeń 2020 do stycznia 2021 wzrosła o 166 zł, papier o 123 zł, szkło o 123 zł, odpady zmieszane o 167 zł, bioodpady o 367 zł i gabaryty o 324 zł. Więc wzrost ceny za zagospodarowanie odpadów był znaczny i to w głównej mierze ma wpływ tak naprawdę na cenę przekładającą się na mieszkańców. I przy stawkach obowiązujących wpływy do budżetu miasta byłyby rzędu około 895 tysięcy. Niestety koszty, biorąc pod uwagę odbiór i transport, jak również zagospodarowanie odpadów, wyniosą około 1 039 tysięcy. Więc na dzień dzisiejszy mamy już w budżecie deficyt w wysokości 197 tysięcy złotych. I w związku z tym deficytem zaproponowaliśmy nowe stawki za gospodarowanie odpadami, które jakby pokryją koszty całego systemu. Bo jak Państwo dobrze wiecie, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, koszty i wydatki na gospodarkę odpadami muszą się bilansować, więc gmina nie może dokładać do systemu gospodarowania odpadami. I tak propozycje naszych stawek to jest dla zabudowy jednorodzinnej niekompostującej 32 zł, dla zabudowy wielorodzinnej 30 zł, dla zabudowy jednorodzinnej kompostującej 27 zł. Jeżeli są jakieś pytania, to jeszcze poproszę. Dziękuję bardzo pani inspektor. Także otwieram dyskusję nad uchwałą. Bardzo proszę o wyrażenie opinii. Tak jak wspomniała pani inspektor, proponowana stawka, która realnie tutaj była przedstawiona i powinna wystarczyć na pokrycie kosztów, ja przypomnę, to jest 32 zł od mieszkańca miesięcznie przy zabudowie jednorodzinnej i 30 zł miesięcznie od osoby zamieszkałej w nieruchomości wielorodzinnej. Chcę powiedzieć, że co roku do tego tematu wracamy i nie mamy wiadomości dobrych dla naszych mieszkańców, bo ciągle te podwyżki za śmieci podwyższamy. Jest to proces ogólnokrajowy, widzimy to w telewizji, widzimy to wszędzie. Nasze śmieci trafiają do instalacji, która to wszystko przerabia do Olsztyna. Do Olsztyna trafia tutaj, panie burmistrzu, 30 parę gmin, tak? Wozi? 37. 37, to mam podpowiedź od pana burmistrza. 37 gmin z terenu województwa warmińskiego wozi do Olsztyna te śmieci i ten temat również w tych gminach będzie na pewno musiał być wzięty pod obrady. Także nie jesteśmy z tego tytułu zadowoleni. Tak jak tutaj przedstawiała pani inspektor, stawki za przerobienie plastiku, szkła i innych rzeczy rosną horrendalnie tutaj z roku na rok. I z tego tytułu te podwyżki no, jesteśmy zmuszeni wprowadzać. Otwieram dyskusję tyle tytułem wstępu i bardzo proszę o zajmowanie stanowiska w tej sprawie. Bardzo radny proszę. Radny Bachanowicz, czy mogę zabrać głos? Pan radny Bachanowicz, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Ja mam jedną uwagę taką techniczną, jeżeli chodzi tutaj o podstawy prawne w uchwale. I tutaj zacytuję w ustępie drugim. W posłowie oraz jest artykuł 6 ustęp i kropka i nie ma podanego, który to jest ustęp. To jest taka uwaga techniczna i proszę tutaj wnioskodawcę, żeby tej uchwały, żeby tutaj to uzupełnić. Druga sprawa to jest taka, że czy ja jako radny mam możliwość zagłosowania inaczej jak za podwyżką tych proponowanych śmieci, skoro tutaj no nie może być deficytu, tak jak pani tutaj Sylwia powiedziała, pani Kasia, przepraszam, powiedziała, to czy my jako radni mamy możliwość zagłosowania przeciw tej podwyżce? I bardzo też bym prosił tutaj trzecia kwestia, właściwą komisję o wyrażenie swojej opinii co do tej uchwały. Dziękuję bardzo. Tak, dziękuję. Tutaj ktoś z Państwa chciałby zabrać jeszcze głos? Tutaj bardzo proszę również przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej o ewentualnie pana Czesława o zajęcie stanowiska. Witam Państwa, dzień dobry. Szanowni Państwo, ja rozumiem, że to jest dość trudny temat, bo to chodzi o podwyżkę jakby nieczystości wywożonych z terenu miasta Górowo i Łowieckie. Na posiedzeniu komisji 23 marca dodam, że dosyć burzliwej, bo myśmy tak dosyć szeroko i wnikliwie rozpatrywali całą tą sprawę. Zasięgaliśmy też opinii pani Kasi,
no, bardzo wnikliwie to powiedziała, pana burmistrza. No i oczywiście też ten, który musimy jakby dostosować do wymogów firmy, która przyjmuje te nasze nieczystości na bramie. A ceny, jak żeśmy słyszeli, pani Kasia dosyć wprawnie to powiedziała, są naprawdę spore. Ja wiem, że nikt z nas jakby podwyżek nie lubi, ja też ich nie lubię. I też bym chciał jakby dodać, że pod wpływem głosowania na naszej komisji faktycznie większością głosów, zdecydowaną większością głosów przyjęliśmy z bólem, że tak powiem, te podwyżki. Ja bym chciał tylko jeszcze dodać, żeby jakby przekazać w miarę to dla społeczeństwa, że to nie jest w sumie jakby nasza taka złość na mieszkańców, to nasza fanaberia odnośnie podnoszenia tych cen odpadów, ale no, po prostu musimy się dostosować do cen, które no, wchodzą na bramę w firmie z GO. No, ja bym miał na tyle i mówię, dodam, że komisja jakby większością zdecydowaną głosów przyjęła proponowane stawki. Dziękuję bardzo. Dziękuję dla pana przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać jeszcze głos w tej sprawie? Bardzo proszę. Łukasz Łukianowicz, jeżeli można. Pan radny Łukianowicz, bardzo proszę. Ja mam takie przemyślenia po komisjach akurat. Po co my właściwie dostaliśmy na komisję też takie propozycje, między innymi o zmniejszenie częstotliwości wywozu, bo była taka propozycja, żeby zmniejszyć częstotliwość wywozu i dzięki temu obniżymy koszta. Dyskusja odbywała się praktycznie na czterech komisjach i okazało się, że my jednak nie możemy tego zrobić. To po co w takim razie my dostajemy takie propozycje? Rozmawialiśmy też o obniżeniu, takie trochę śmieszne, o obniżeniu na workach na śmieci, gdzie na mieszkańca wychodziłoby 30 groszy. Rozmawialiśmy o tym, żeby nie dezynfekować i nie czyścić pojemników, też tam koszt bodajże 20 groszy na mieszkańca wychodzi. Także po co my otrzymujemy takie propozycje, skoro my właściwie się okazuje nic nie możemy zrobić, tak? Nie wiem też jak z tym dokładaniem do śmieci przez miasto jest, bo słyszymy, że musi się bilansować. Natomiast z tego, co tam była mowa na którejś z komisji, Bartoszyce nie bilansują tego i jakoś się okazuje, że tam można dokładać. Natomiast u nas nie można. I tu jest takie moje pytanie, jak to jest możliwe, że Bartoszyce mogą, a my nie dokładać, tak? I po co te propozycje są dla nas, między innymi zmiana częstotliwości wywozu, jak my na to nie mamy wpływu, się okazuje, tak? Bardzo proszę, patrzę, że tu szykuje się do odpowiedzi pan burmistrz. Jeżeli mogę. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Jeżeli mogę, to pokrótce, jeśli chodzi o to, dlaczego radni otrzymali te propozycje związane z obniżaniem kosztów. No dokładnie po to, żeby je przedyskutować, dlatego że była to świetna okazja, żeby zastanowić się, z jakich elementów naszego systemu odbierania odpadów mogliśmy zrezygnować. A to, jak wiemy, zmiany nie muszą następować nagle. I z tego, co pamiętam, ostatecznie Wysoka Rada ustaliła, że z pewnością spróbujemy trochę zejść z częstotliwości wywozu w tych zakresach, gdzie wydaje nam się, że jest ono za często. O ile, jeśli chodzi o smycie kolb śmietnikowych, pani Kasiu, chyba jednak ostatecznie została chyba, tak, ta usługa w przetargu. Czyli jakby te wszystkie kwestie, które moglibyśmy ująć w kolejnym przetargu i to jest jakby odpowiedź po co, no właśnie po to, żebyśmy mogli, przygotowując się do kolejnego przetargu na śmieci, a to wiecie, wbrew pozorom, może się okazać, że w tym roku już nie będziemy wracali do śmieci i ta sprawa by umknęła, więc bardzo fajnie, żebyśmy mogli to przedyskutować w tej chwili. Te wszystkie notatki pani Katarzyna posiada i zostaną one ujęte w następnym przetargu odnośnie odbioru i zagospodarowania naszych nieczystości z terenu miasta. Natomiast jeśli chodzi o kwestię bilansowania się bądź nie systemu śmieciowego, to tu najbardziej odpowie pani skarbnik ze względu na system prawny. Natomiast ja się podzielę tylko taką refleksją, że to jest jedna z tych absurdalnych decyzji, która się daje do decyzji politycznej tak naprawdę. To jest decyzja polityczna, tak? Rada Miasta jest ciałem o charakterze politycznym. Ja przypominam, że słowo polityka pochodzi od słowa polis, czyli miasto. Więc to nie chodzi mi, że obrażam radnych, tak? Chodzi mi o to, że to na tym to polega. A to jest często biznesowe, tak? Jeżeli mamy koszt wywozu śmieci, to on powinien po prostu być taki, jaki jest i tyle. I głosowanie nad tym, czy to jest słuszne, czy nie,
powoduje, że staje się to problem polityczny i no i pojawia się kłopot, tak? Natomiast jakby stanowisko organów kontrolnych i ustawy jest dosyć jasno, o ile pamiętam, ale to jeżeli mogłaby pani Edyta. Dziękuję dla pana burmistrza. Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos w tej sprawie? Do którego ma pan zastrzeżenia, pan Łukasz? Jeżeli nam się nie będzie bilansowała opłata za gospodarowanie odpadami, to będziemy musieli te pieniążki, tą różnicę znaleźć we własnym budżecie. A co się wiąże z wydatkami bieżącymi? Ja rozumiem, że może miasto Bartoszyce jest w stanie tę różnicę pokryć. No u nas sytuacja jest troszeczkę inna. Dlatego jeżeli nie będziemy mieli tego bilansowania, to my będziemy pokrywać, trzeba będzie szukać tych pieniędzy dodatkowych w budżecie. I tylko tyle bym chciała powiedzieć. A ustawa, tak jak Kasia przedstawiła, no zakłada, że to się ma bilansować, proszę Państwa. Ja mam pytanie, a co z obsługą administracyjną na przykład? Bo tam jest liczona obsługa administracyjna, ja rozumiem, że ona może być liczona według ustawy, ale chodzi mi o to, czy my jako miasto też nie powinniśmy jakieś inicjatywy wykazać, żeby te koszty spróbować w jakiś sposób. Ja nie mówię, że całkowicie nie podnośmy tych śmieci, no bo rozumiem, że te koszta są, tylko że może spróbować gdzieś te koszty zmniejszyć, żeby ta opłata była mniejsza, tak? Na przykład na obsłudze administracyjnej, bo uważam, że można by było z tych kosztów nie wstawiać tych kosztów po prostu do tych śmieci, że tak powiem, tak? Ale panie Łukaszu, to jest 50% kosztów administracyjnych, które ponosimy na obsługę opłaty za gospodarowanie odpadami. 50%. I te koszty są ponoszone, tak? No my utrzymujemy to stanowisko dziewczyny, która pracuje nad tą opłatą. No dlaczego mamy ich jej nie wykazywać? Po to, żeby akurat opłaty dla mieszkańców były mniejsze, tak? Wydaje mi się, że mogę... Bardzo proszę pana burmistrza po prostu te koszty pokryć jako miasto i tych kosztów nie ujmować. Tak samo jak są tu ujęte koszta dotyczące śmietników ulicznych, tak? No nie wierzę, że my tych śmietników aż tam za 18 tysięcy kupujemy w ciągu roku, tym bardziej, że tych śmietników część jest ze środków unijnych, między innymi mamy stawem garcarskim śmietniki wymienione, mamy śmietniki w Dolinie Młynówki. No ile tych śmietników my też wymieniamy i czy my nie możemy na przykład z jakichś środków unijnych tego zrobić, tylko też doliczamy to do tej opłaty śmieciowej, że tak powiem. Jeśli chodzi o śmietniki, to pani Katarzyna pewnie udzieli najbardziej precyzyjnej odpowiedzi. Natomiast jeśli chodzi o koszty administracyjne, myśmy przez lata ich nie wykazywali, ale tak naprawdę to jest działanie, które ma krótkie nogi, dlatego że jeżeli coś kosztuje 10 zł, to kosztuje 10 zł, nawet jeżeli będziemy udawali, że kosztuje 8, to dalej kosztuje 10, te 2 zł trzeba gdzieś znaleźć. Jakby skrajna realizacja postulatu radnego Łukianowicza polegałaby na tym, żeby pani Katarzynie obciąć pół etatu i tyle. Pani Katarzynie dostaje czkawki. Natomiast tak nie zrobimy oczywiście. Te pieniądze skądś się muszą wziąć również na koszty administracyjne, bo bez tego się nie da, tak? Natomiast tutaj jakby właściwie możemy wrócić do tego pytania, czy tam problemu, który podniósł nomen omen też pan Łukasz, że chciałoby się zrobić jakąś inwestycję, a jej się nie da zrobić, jeżeli nie zbilansujemy sobie tych opłat śmieciowych. Tak na przykład wyjmiemy koszty administracyjne, w wysokości już nie pamiętam ile tam mam ujęte, 20 parę tysięcy, 30. No to tak naprawdę to tyle pieniędzy trzeba będzie dołożyć do systemu i znowu czegoś nie zrobimy. I to na tym polega i znowu jakby ja będę musiał z przykrością powiedzieć, nie ma pieniędzy. A pamiętajcie, że każda decyzja, którą gdzieś tam się na jakimś etapie podejmuje, to ona waży nie tylko czasami nas w tym roku, ale potrafi ważyć na kilka lat do przodu. Od przynajmniej 3 lat próbujemy zbilansować te opłaty śmieciowe, bo zwróćcie uwagę, że my to robimy stopniowo, tak? Czyli nie wrzucaliśmy wszystkich kosztów w system, ale to nie jest tak, że abstrakcyjne miasto zapełnia śmietniki na ulicach. No, to są koszty, które realnie istnieją, tak? My płacimy za naszą interwencję, która sprząta miasto, która wywozi bardzo wiele rzeczy. Przez bardzo długi czas radziliśmy sobie z dużą liczbą frakcji śmieci, póki jeszcze, że tak powiem, prawnie można było zagospodarowywać je w własnym zakresie i było też taniej. Natomiast w tej chwili
Właściwie wszystko musi legalnie wyjechać ze stempelkiem, żeby jechało z miasta, ponieważ nie możemy sobie radzić z tym inaczej, ze względów ekologicznych, ze względu na to, że w tej chwili się pilnuje znacznie bardziej tych spraw niż kiedyś. No i zresztą bardzo dobrze, bo chcemy żyć w czystym środowisku, ale to, moi drodzy, niestety kosztuje. I to żadna przyjemność, ja absolutnie rozumiem wątpliwości wszystkich, żadna przyjemność podnosić ceny. Ale moi drodzy, to nie my je podnosimy ostatecznie, tak? Cena śmieci zależy w naszym, jakby ode mnie czy od państwa, tak? Gdzieś ten system ja ostatecznie proponuję. Cena śmieci zależy od jednej, jedynej rzeczy. Jak często będziemy wywozili te śmieci z miasta? Jeżeli wywozilibyśmy je bardzo rzadko, mieszkańcy by sobie pobudowali ogromne magazyny i przyjeżdżałyby duże tiry, pakowałyby to, upychały, to byłoby taniej. Ale czy fajnie, moim zdaniem nie? I tyle. Natomiast cała reszta systemu śmieciowego, zresztą duża część tego wywozu też od nas nie zależy, tak? Bo ceny paliwa, ceny płacy minimalnej, bo kierowcy kosztują, jak również ceny na bramie tak zwanej instalacji śmieciowej, też praktycznie od nas nie zależą. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Antonowicz Czesław, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, nie wiem, czy to jest trochę pocieszające, że wierzymy w to, przynajmniej ja chcę w to wierzyć, na przykład w spółce, że obecne stawki są zaproponowane na okres 2 lat, że w przyszłym roku podejrzewam, że żadnej podwyżki by nie było. I to jakby nas skłoniło do tego, żeśmy podjęli decyzję jako Komisja Gospodarki Komunalnej o pozytywnym zaopiniowaniu proponowanych stawek za wywóz śmieci. Nie wiem, czy to jest pocieszające, bo to mam 2 lata. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja tutaj mam przed sobą właśnie też podane tabele stawek opłat w ZGOK-u w Olsztynie i te kwoty naprawdę są tutaj no, imponujące. Ja przypomnę na przykład, że odpady bio, które trafiają do Olsztyna, przerobienie tego bio, czyli te wszystkie odpady kuchenne, owoce i tak dalej, utylizacja tego kosztuje 756 zł. I tutaj dobrym pomysłem miasta i chciałbym również apelować w tym roku również o wystawianie tych kompostowników miejskich, gdzie no, mieszkańcy mają możliwość, panie burmistrzu, składania tych bioodpadów, trawy koszonej, innych gałęzi i tak dalej. To jest utylizowane tutaj przez miasto, kompostowane, ale te odpady nie trafiają do Olsztyna. I te odpady, jeszcze raz powtarzam, bio kosztują 750 zł. No to jest bardzo duża kwota. Również tutaj bardzo podrożały odpady zmieszane, gdzie odpady zmieszane, 1 tona, przerobienie tych odpadów zmieszanych w Olsztynie kosztuje prawie 670 zł. I na to my nie mamy żadnego wpływu. Po prostu dyrektor tego ZGOK-u olsztyńskiego przekłada, tutaj Rada oczywiście Nadzorcza przedkłada takie stawki i my do tych stawek musimy się dostosować. Z kolei firma przewozowa wykazuje, co wywozi z miasta i ta kwota na końcu gdzieś tam dla naszego miasta jako obciążenie gdzieś jest. I tak jak mówiliśmy wcześniej, 37 gmin w województwie warmińsko-mazurskim wozi do Olsztyna i te stawki tutaj no, są naprawdę horrendalne i wysokie. Rozmawialiśmy również na temat nad sposobem obliczania i w naszym mieście śmieci liczone są od mieszkańca. Przypomnę, że w innych miastach śmieci liczone są od wody. Odpowiednie tam przeliczniki, algorytmy dają możliwość przeliczania od mieszkańca poprzez wodę. No także tutaj no, nie mamy na to za wielkiego wpływu. No, jesteśmy kolanem przyciskani do ściany i tak to widzę. Pan burmistrz jeszcze chciałby tutaj zabrać głos, bardzo proszę. Chciałbym na jeszcze jedną rzecz zwrócić uwagę, właśnie, no może inaczej, na dwie. Po pierwsze, pewne rzeczy nam umykają, tak, bo jeśli chodzi o system zagospodarowania odpadów z terenu naszego miasta, myśmy nad nim pracowali bardzo długo i on był bardzo elastyczny. Wielokrotnie dokonywaliśmy usprawnień, czy to mniejszych, czy to większych. Nie wiem, czy pamiętacie, przez lata myśmy mieli w systemie odpady z nieruchomości niezamieszkałych, czyli od przedsiębiorców, tak najszerzej rzecz ujmując. I myśmy mieli to z premedytacją, dlatego że wszystkie śmietniki w mieście były otwarte i nigdy byśmy nie zapanowali jakby nad tym, co, kto, gdzie, do jakiego śmietnika wyrzuca.
To powodowało, że ten system zagospodarowania odpadów nas trochę kosztował więcej. Ja przypominam, że w tamtych latach myśmy dopłacali do wywozu śmieci jako miasto. Natomiast w momencie, kiedy bodajże w ubiegłym roku, to pani Katarzyna pewnie mi przypomni, jeżeli się pomyliłem, zauważyliśmy, że mamy już właściwie wszystkie zabudowy śmietnikowe na terenie miasta zamknięte i nie ma możliwości, w cudzysłowie mówiąc, podrzucania śmieci. I po analizie zmian prawnych, jak i zmian cen na bramie ZGOK-u stwierdziliśmy, że najlepszym dla nas interesem będzie wyłączyć z naszego systemu śmieci z nieruchomości niezabudowanych, tak jak mówię, przede wszystkim od przedsiębiorców, i skierować ich bezpośrednio do firm, które wywożą odpady. Te nasi przedsiębiorcy musieli zawierać odrębne umowy, rozliczać je poza naszym systemem, i to spowodowało, i tu warto zwrócić uwagę, tu znowu pewnie pani Kasia powie wam, jeżeli pamięta, o większych kwotach, ale dzięki temu ta podwyżka, o której dzisiaj rozmawiamy, jest taka, a nie kilka złotych większa. Czyli naprawdę szukamy jakby możliwości obniżenia tych kosztów, no zresztą jakby z wolą radnych. I warto zwracać uwagę jakby na te rzeczy, nie? Bardzo dziękuję. Panie przewodniczący, jeśli dziękuję, mogę... Dziękuję bardzo. Pani Ewa Antochów, bardzo proszę. Bo pani Kasia nam tutaj powiedziała o kwotach, jakie płacimy w tej chwili, czyli od stycznia 2020 roku. A ja bardzo bym chciała, żeby wybrzmiało to, skąd ta podwyżka się bierze. Ponieważ rok temu, czyli w styczniu 2020 roku, za te odpady segregowane typu plastik, papier i szkło płaciliśmy tylko po jednej złotówce za tonę. I to jest chyba taką, że tak powiem, przegięło się ta szala, a w tej chwili jest to te 166, 123 i 123, bo tutaj tak strasznie to poszło w górę. W ciągu tego roku tylko, tak? I jeszcze tutaj bym się chciała cofnąć do tych pojemników, o których mówił radny Łukasz Łukianowicz, bo on tam mówił o tych śmietnikach, które są ustawiane na terenie miasta, te pieniążki, które tam są. To nie jest tylko koszt śmietników na terenie miasta, to jest też koszt właśnie tych kompostowników, które były zakupione, to jest też koszt pojemników na popiół, które są kupowane, a wiadomo, że pojemniki na popiół muszą być stosunkowo często wymieniane, no bo się przepalają, bo się niszczą, tak? Dziękuję bardzo. Już pani odpowiem, ale dobrze pani powiedziała, były kupowane. To teraz pytanie, czy one będą, no jeżeli ja bym miał jakiś przedstawiony plan, że zamierzamy kupić, nie wiem, tyle i tyle pojemników, na popiół też część, większość już otrzymała w domkach jednorodzinnych te pojemniki na popiół. Natomiast tych nowych, no to ile tam tych domów nowych budujemy tutaj w tym mieście, żeby tych pojemników aż trzeba było tyle kupować. Ale to skończmy ten temat, bo i tak tu nic z tego nie wynika. Ja tylko chciałem powiedzieć tak z mojego punktu widzenia, już podsumowując, oczywiście będę przeciwko tej podwyżce. Że od początku kadencji praktycznie my nic nie robimy, tylko podwyżki. Natomiast jeżeli chodzi o inwestycje, o jakieś propozycje radnych, przynajmniej z mojej perspektywy, wszystko, co zaproponowałem, praktycznie zawsze słyszałem w tej kadencji, tak? Bo w poprzedniej nie powiem, sporo się udało zrobić, natomiast w tej praktycznie nic, co zaproponowałem, nie zostało jakby wzięte pod uwagę. Z tego względu, skoro ja mam teraz jakby podpisywać się pod tą podwyżkę, bo wiadomo, że to mieszkańcy będą nas, radnych, raczej rozliczać i opluwać, że tak powiem, a nie pana burmistrza czy urząd miasta. I ja mam świecić oczami przed ludźmi, gdzie w zamian praktycznie próbuję coś dla mieszkańców zrobić, jakąkolwiek inwestycję i nie mogę, po prostu nie mogę. Już nie chcę wymieniać tam tych propozycji, bo szkoda czasu na to, także takie jest jakby moje spostrzeżenie. Tym bardziej, że nie wiem, jak mieszkańców miałbym przekonywać też, skoro miasto, no według mnie i mieszkańców też, bo tak rozmawiałem, jest zaniedbane, brudne, także nie wiem, nawet toalety nie mamy na dworcu, czy jakiegoś toitoja, czy czegokolwiek. I ja mam teraz mieszkańców przekonywać do kolejnej podwyżki. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wracamy do tematu jeszcze podwyżek śmieciowych. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos w tej sprawie?
Decyzja, tak jak mówiliśmy, jest niepopularna, niechciana i nikt nie lubi tego co roku podwyższania. Jesteśmy szantażowani w tym momencie przez GOK, gdzie ustala takie stawki, jest monopolistą. I no, jak gdyby tutaj to, co również pan Łukianowicz też mówił, mówiliśmy na naszych komisjach odnośnie szukania rozwiązań powodujących zmniejszenie tej stawki poprzez zmniejszenie częstotliwości wywozu i inne takie. Ale tutaj otrzymaliśmy odpowiedź, że jest no niestety podpisana jest umowa z firmą, która wywozi te śmieci. No i w tej chwili nie możemy. Ewentualnie możemy negocjować te wszystkie sprawy w roku przyszłym, gdzie będziemy na nowo zawiązywali umowę pewnie na 2 lata i tam można byłoby ewentualnie negocjować te stawki dotyczące częstotliwości po to, żeby w konsekwencji gdzieś tam zmniejszyć te stawki. Ja chcę powiedzieć, że tutaj w przeciągu 2 lat naszej kadencji, tu z panią też rozmawiałem, nasze śmieci podrożały 100%. No. Także tutaj no, to na pewno tutaj nie jest dobrą informacją dla nikogo. I w budżecie rodzinnym na pewno ta stawka odbije się tutaj dosyć mocno. Także wracamy jeszcze. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Jeżeli mogę jeszcze raz. Łukasz jeszcze. Proszę bardzo, pan radny Łukianowicz. Ja tylko, jakby to powiedzieć, nie podoba mi się też ta retoryka taka, że wy musicie, nie możemy nic zrobić, także ja nie wiem, po co my tymi radnymi jesteśmy, skoro my nic nie możemy praktycznie, tak się okazuje. Nie możemy tej kwoty zmienić, dostaliśmy z Urzędu Miasta 30-32. Nie możemy jako radni, bo to już są wyliczenia przedstawione nam też. Nie wiadomo, czy to jest dobrze wyliczone, czy niedobrze, bo my faktur ani nic nie widzimy. Musicie, tak? I mimo, że my dyskutujemy, ustalamy, że jako radni, że zróbmy 28 zł, to zaraz dostajemy, że nie możecie, tak? Bo nie da się, tak? Nie macie wyjścia praktycznie, na to się okazuje. Także nie podoba mi się taka retoryka, że my nic nie możemy praktycznie jako radni. Ja chcę powiedzieć, że pani inspektor Łuczkowska no te kwoty precyzyjnie wylicza i te stawki, które były przez nią proponowane, jak gdyby były celne i trafiały w tą merytorykę właśnie. Poproszę pana Kamila Bachanowicza o pan wypowiedź, bo zgłaszał tak się. Pan do mieszkańców. To nie polega na tym, żeby pan nas tu wszystkich przekonywał, radnych, że my też musimy, tak? Ja nie przekonuję, tylko ja też jestem niezadowolony z tej podwyżki, tak jak mówiliśmy. W 37 gminach jest to pewnie też tutaj również poruszane. Ja też nie jestem za podwyżką, ale co możemy innego zrobić, jeżeli system ma się sam bilansować? Bardzo proszę pana Kamila Bachanowicza o zajęcie głosu. Ja chciałbym co z tego, że będzie się bilansować, proszę panie przewodniczący, co z tego, że będzie się bilansować? Tak, nie będziemy mogli nic zrobić i tak. Kamil Bachanowicz, bardzo proszę. Ja chciałem tylko powiedzieć, że głosując na tą uchwałę, będę głosował bardziej czując się podstawiony pod ścianą, tak, żeby potem nie być osądzony, że no, jesteśmy przeciw jakimś inwestycjom w naszym mieście. Tutaj też chciałbym, żeby to wybrzmiało, to co pan burmistrz powiedział, że tak naprawdę to nie my podnosimy podwyżki, proponujemy, czy to co pan przewodniczący powiedział, no bo ponieważ no, idąc, czytając w blokach, w mieszkaniach tablice obłożeniowe, potem jest informacja, że decyzją Rady Miasta podniesiono opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, to uważam, że to nie do końca tak jest. No tutaj no trzeba wybierać albo inwestycje, albo te podnoszenie, tak, i tutaj jesteśmy trochę do tego zmuszeni. Jeszcze jedna kwestia odnośnie tego właśnie, tych argumentów za podwyższeniem. No często się mówi tutaj, że jest to spowodowane podwyższeniem minimalnego wynagrodzenia, ale też się nie mówi o maksymalnym wynagrodzeniu, jeżeli chodzi o dla prezesów, dla wiceprezesów pewnie, nie wiem, jakie to są wynagrodzenia, także to tyle, dziękuję bardzo. Tutaj również też popieram to wszystko, co mówi pan radny Bachanowicz. Tutaj również brakuje nam informacji, co zrobił z GOK, aby te kwoty były niższe. Tutaj jesteśmy zmuszeni do głosowania, ale nie będziemy się cieszyli, to już mówiąc tutaj klasykiem. Będę głosował, ale nie będę się cieszył. No, tak to wszystko wygląda właśnie. Również nie mamy informacji, wiem panie burmistrzu, że tam został zmieniony pan prezes, prawda? W tej chwili jest nowy prezes, który tam tym wszystkim zawiaduje. Także no, zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Wracamy do dyskusji, ale już kto chciałby jeszcze zabrać głos? Bardzo proszę i przechodzimy do głosowania. Grażyna Sawicz. Dzień dobry. Grażyna Sawicz. Bardzo proszę, pani radna Grażyna Sawicz. Proszę mówić. Ja chciałam zapytać tylko o to, czy wszyscy ponoszą tę opłatę za śmieci, czy ktoś się od tego jak gdyby
no, nie wywiązuje z tego. I jakie są ewentualnie poczynania w tej kwestii? To pani Kasi może. Panią inspektor Łuczkowską poprosimy właśnie, jak wygląda to w ilościach, bo tutaj w bardzo prosty sposób można by porównać chociażby z listą wyborców, która bierze udział w głosowaniach, a z ilością deklaracji śmieciowych, która jest składana. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o martwe dusze tak zwane, tak? Bardzo proszę. Tak, szanowni państwo, my weryfikujemy na bieżąco ilości osób, więc i sprawdzamy dzieci nowo urodzone i zgony i instancje. Teraz na bieżąco dostawaliśmy zestawienia ze wspólnot mieszkaniowych z ilością osób zamieszkujących pod danym lokalem, więc jesteśmy na bieżąco, weryfikujemy, sprawdzamy z możliwymi danymi, które posiadamy, czyli danymi z MOPS-u, z przedszkoli, ze szkół, wszystko jest na bieżąco weryfikowane. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kto z państwa chciałby zabrać jeszcze głos? Jeżeli nie ma, nie widzę. Przechodzimy nad głosowaniem nad uchwałą Rady Miasta Górowo-i Ławeckie z dnia 29 marca 2003 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych, ustalania stawki tej opłaty, zwolnienia z części opłaty w związku z kompostowaniem bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym oraz terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości. Proponowane stawki opłat wynoszą 32 zł miesięcznie w przypadku osoby zamieszkałej w nieruchomości jednorodzinnej, 30 zł miesięcznie od osoby zamieszkałej nieruchomość wielorodzinną. Również przewidziana jest tutaj możliwość podwyższenia dwukrotnego tej opłaty w przypadku no, niesegregowania i złego wywiązywania się z tego obowiązku. Również w tej uchwale jest proponowana kwota 5 zł miesięcznie od osoby w przypadku kompostowania odpadów w kompostownikach przydomowych. Bardzo proszę o zagłosowanie w tej sprawie. Kto z pań i panów jest za przyjęciem tej uchwały w formie, która jest przedstawiona, zechce zagłosować. Dziękuję. Mamy wyniki głosowania. Tak jak widać, w głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały w brzmieniu, która została zaproponowana, jest 11 radnych. Przeciw było 2 i 1 osoba się wstrzymała. Informuję Wysoką Radę, że uchwała została podjęta. Przechodzimy zatem, Wysoka Rado, do kolejnego naszego punktu naszej dzisiejszej sesji. Jest to punkt dotyczący rozpatrzenia wniosku w sprawie infrastruktury dla seniorów złożonej przez jednego z naszych mieszkańców. I bardzo proszę pana radnego, pana Kamila Bachanowicza, o przedstawienie tej sprawy. Pan Kamil jest przewodniczącym skarg, wniosków i petycji komisji i ta skarga była tutaj rozpatrywana. Bardzo proszę, panie radny. Przepraszam bardzo, zawiesiło coś chwilę i teraz nie wiem, czy mamy nad którym punktem, nad podaniem czy skargą? W tej chwili rozmawiam na temat tej ławeczki, która była proponowana. Dobrze, to już zabieram głos. A więc tak, w dniu 25 stycznia 2021 roku wpłynęła do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji podanie złożone w dniu 2 grudnia 2020 roku przez pana Nataniela Macieja Gniatka w sprawie infrastruktury dla seniorów na ulicy Krasickiego. Podanie dotyczyło zlecenia burmistrzowi miasta Górowo i Ławeckie podjęcia działań w zakresie zdarzenia dotyczącego utrudnienia dla niepełnosprawnych przy ulicy Krasickiego w celu poprawienia warunków życia mieszkańców poprzez umieszczenie ławki lub ławy drewnianej. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na swoim posiedzeniu w dniu 11 lutego po zapoznaniu się z podaniem postanowiła skierować pismo do burmistrza miasta z prośbą o zajęcie stanowiska, czy istnieje zasadność oraz możliwość postawienia takiej
ławy na wzniesieniu przy ulicy Krasickiego. Po zapoznaniu się z odpowiedzią burmistrza miasta Górowo Ławeckie, komisja na kolejnym swoim posiedzeniu w dniu 2 marca 2021 roku podtrzymała stanowisko burmistrza i stwierdziła, że w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę jest wąski chodnik i stroma skarpa, a umieszczenie ławki stwarzałoby zagrożenie osób chcących z niej skorzystać. Ponadto komisja nie stwierdziła utrudnienia dla osób niepełnosprawnych przy ulicy Krasickiego. W związku z powyższym komisja podjęła jednogłośnie decyzję i wnioskuje do Rady Miasta o nieuwzględnienie podania. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Była to opinia pana przewodniczącego i komisji w sprawie tego rozpatrzenia wniosku. W związku z powyższym w tej chwili jest podejmowała uchwała w tej sprawie. Jest to uchwała Rady Miasta z dnia 29 marca w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie infrastruktury dla seniorów na ulicy przy ulicy Krasickiego na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz kodeksu postępowania administracyjnego Rada Miasta uchwala co następuje. Po rozpatrzeniu podania złożonego w dniu 2 grudnia 2020 roku o zlecenie burmistrzowi miasta Górowo Ławeckie podjęcia działań w sprawie infrastruktury dla seniorów przy ulicy Krasickiego postanawia nie uwzględnić wniosku z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu stanowiących załącznik do niniejszej ustawy. Uzasadnienie przedstawił pan przewodniczący. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Miasta do doręczenia niniejszej uchwały stronie skarżącej. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem takiej uchwały, zechce zagłosować. Panie przewodniczący, czyli jesteśmy nie, tak? Tak, takiej ławeczki nie będzie ze względów na to, że nie ma takich możliwości, ze względu, że tam jest zbyt stromo i zbyt wąsko i nie ma możliwości postawienia takiej ławeczki. Ale głosujemy za. No dobrze, ale głosujemy, czy, ale głosujemy za. Głosujemy za. Tak, no bo jesteśmy za. Głosujemy za przyjęciem takiej uchwały, która odmawia tej ławeczki. Okej, dziękujemy. No to panie przewodniczący, to ja się pomyliłem. Komarowski Kamil, witam. Słyszę. Chciałbym, żeby tam było tak jak głosujemy, bo no ja niestety pomyliłem się i wcisnąłem na nie. Rozumiem. Także niech będzie na tak. Niech tam pani zaznaczy. Dziękuję bardzo. Informuję, że w głosowaniu wziął udział 14 radnych. W sprostowaniu pana radnego Komorowskiego wynika, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Ten punkt również będzie tutaj omawiany przez pana przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, pana radnego Bachanowicza. Dotyczy rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza miasta Górowo i Ławeckie. I bardzo proszę pana przewodniczącego o przedstawienie sprawy. Dziękuję. A więc tak, komisja w dniu 11 lutego 2021 roku otrzymała skargę złożoną w dniu 1 lutego 2021 roku przez pana MJG na działalność burmistrza miasta Górowo Ławeckie, która dotyczyła braku odpowiedzi na złożone podanie o zmianę mieszkania. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na swoim posiedzeniu w dniu 11 lutego po zapoznaniu się ze skargą postanowiła skierować pismo do Społecznej Komisji Mieszkaniowej z prośbą o udzielenie informacji, czy Społeczna Komisja Mieszkaniowa rozpatrzyła podanie składane przez skarżącego w sprawie zmiany lokalu mieszkalnego. Po zapoznaniu się z odpowiedzią komisja na kolejnym posiedzeniu w dniu 2 marca 2021 roku stwierdziła, że do dnia złożenia skargi wniosek skarżącego nie został załatwiony oraz nie udzielono stronie żadnej odpowiedzi, co stanowi naruszenie artykułu 244 paragraf 1 oraz 245 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. W związku z powyższym komisja podjęła jednogłośnie decyzję i wnioskuje do Rady Miasta o uwzględnienie skargi. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu za przedstawienie sprawy.
W tej sprawie właśnie też jest podjęta uchwała Rady Miasta z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza miasta Górowoje Łowieckie na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Rada Miasta uchwala, co następuje. Po rozpatrzeniu skargi na działalność burmistrza miasta Górowoje Łowieckie złożonej przez pana MJG, to są skróty, inicjały, nazwiska, z dnia 31 stycznia 2021 roku w sprawie braku odpowiedzi na pismo z dnia 1 grudnia 2019 roku uznaje skargę za zasadną. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Uzasadnienie był uprzejmy przedstawić pan przewodniczący. Paragraf 2. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Miasta do doręczenia niniejszej uchwały stronie skarżącej. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem takiej uchwały? Proszę o zagłosowanie. Czekamy na głosy. Panie przewodniczący, ja mam pytanie jeszcze. Tak? Takie. A jakie konsekwencje niesie ta uchwała za sobą? Może pan przewodniczący komisji skargi wniosków odpowie, czy nie wiem, ktoś mi odpowie, czy to jakieś konsekwencje są tej uchwały, czy to tylko tak podjęliśmy, bo podjęliśmy? Oczywiście, jeżeli mogę się odnieść. Bardzo proszę, pan radny przewodniczący Bachanowicz, proszę bardzo. Tam w uzasadnieniu uchwały jest napisane, że Rada Miasta Górowoje Łowieckie zobowiązuje pana burmistrza do niezwłocznego załatwienia wniosku pana MJG, żeby to jak najszybciej zostało załatwione. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani Sylwio, będzie pani uprzejma tablicę głosowań? Dziękuję bardzo. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, 13 radnych było za podjęciem uchwały, jedna osoba się wstrzymała. Informuję, że uchwała została podjęta. Jednocześnie zobowiązujemy pana burmistrza do niezwłocznego załatwienia tej sprawy, to, co sugerował właśnie pan przewodniczący. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu, który jest dopisany na dzisiejszą sesję i on mówi właśnie o przyjęciu gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy rodzinnej na lata 2021-2025. Otrzymaliśmy materiały w tej sprawie. Tutaj widać bardzo szczegółowo zostało to wszystko rozpisane. Podejrzewam, że tutaj informacje są z naszego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, gdzie to wszystko bardzo szczegółowo zostało opisane, problem alkoholowy i inne sprawy. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w sprawie podjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie? Otwieram dyskusję. Jeżeli nie ma i nie widzę, przechodzimy zatem do głosowania nad uchwałą Rady Miasta Górowoje Łowieckie z dnia 29 marca w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2025. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Rada Miasta uchwala, co następuje. Przyjąć gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2025 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Górowoje Łowieckie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem takiej uchwały, zechce zagłosować. Tu, panie przewodniczący, ja przepraszam. Tu bardzo proszę, pani Ewa Antochów, proszę mówić. Bo tu jest 21-23, nie 25, ja mam tak przynajmniej. 25, bo kolejny mówi o wspieraniu rodziny, pani Ewo. To jest kolejny, być może kartki się przestawiły. No przepraszam, to mi się kartki przestawiły. Tak, tak, okay. tak. Jest. Proszę, przystępujemy do głosowania. Tak jak widać, dziękuję bardzo. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Przechodzimy zatem, Wysoka Rado, do kolejnej naszej uchwały przewidzianej na dzień dzisiejszy. Jest to uchwała dotycząca przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny na lata 2021-2023, co była uprzejmie zauważyć pani Ewa Antochów. Jest to uchwała również tutaj z bardzo szczegółowymi wyliczeniami, danymi. Są to dane podane tutaj przez nasz Miejski Ośrodek Pomocy w Rodzinie. Także bardzo proszę, jeżeli ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie, to bardzo proszę. Łukasz Ukianowicz, ja mam pytanie, bo tam jest na lata 2021-2022 bodajże. 23. No właśnie to jest pytanie, bo w naszym harmonogramie jest 23, natomiast jak się otwiera ten program, jest 22. Także nie wiem, nad jakimi latami głosuję. Pan radny Ukianowicz ma rację, bo uchwała tutaj jest poprawna 21-23, natomiast jeżeli przewrócimy kartkę, po prostu chyba względy techniczne tutaj jest błąd, powinno być 23. Tak, tutaj mówimy, pokażę tutaj, tak, 22, a powinno być 23, to jest błąd techniczny, będzie poprawiony. Tak, i tam dalej też jest 22. No to trzeba będzie to poprawić. Tutaj również bardzo szczegółowe panie tutaj opisały tutaj nasze miasto i nasze potrzeby. Tutaj wyliczane jest to wszystko. Mówimy o wspieraniu rodziny. Ja tylko kilka danych tutaj przytoczę. Przyczyny udzielania wsparcia dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji w naszym mieście. Z powodu ubóstwa 71 rodzin, z potrzeby ochrony macierzyństwa i wielodzietności 21 rodzin, z powodu bezrobocia aż 172 osoby korzystają, z powodu niesprawności 79 rodzin, długotrwała i ciężka choroba 26 rodzin, bezradność opiekuńczo-wychowawcza aż 26 rodzin. I jeszcze wiele innych ciekawych tutaj danych opracowanych. Miejmy nadzieję, że ta uchwała przyczyni się tutaj do wspierania rodzin, bo jest podstawa prawna w latach 2021-2023. Przechodzimy zatem do głosowania nad tą uchwałą. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem takiej uchwały, zechce zagłosować. Dziękuję bardzo. W głosowaniu, tak jak widać, wzięło udział 14 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, mamy za sobą cały blok bardzo ważnych uchwał, jakie w dniu dzisiejszym jako Rada Miasta podjęliśmy. Przechodzimy teraz do kolejnego naszego punktu. Sprawy różne. Także bardzo proszę o poruszanie spraw różnych. Bardzo proszę. Maciej Chorak, jeżeli można. Proszę bardzo, pan radny Maciej Chorak, bardzo proszę. Ja chciałbym poruszyć dwie sprawy. Pierwsza sprawa to jest pytanie tutaj o kwestię inwestycji zaplanowaną na ten rok. Jeżeli chodzi o remont drogi Słowackiego, chciałbym się wiedzieć, na jakim ewentualnie etapie to się znajduje, kiedy jest ewentualnie jakiś termin przewidziany na rozpoczęcie tych prac i kiedy można by się było do tego spodziewać. Druga natomiast sprawa jest to prośba mieszkańca bezpośrednio, którego spotkałem, sam to zweryfikowałem. Następnie jest to droga na ulicy Mickiewicza, tam w okolicach byłego sklepu osiedlowego. Tam pod górkę jest taki chopek z trelinki zrobiony, gdzie mieszkańcy zahaczają po prostu samochodami, tak, jeżeli chodzi o misę. I prośba taka, żeby ewentualnie tą trelinkę, nie mówię, żeby wymieniać na nową, ale żeby choćby zniwelować ten chopek. Tam jest na pewno jest dosyć, że tak powiem, stromo, jeżeli jest jakiś niższy samochodzik, to ta trelinka wystaje i po prostu, jeżeli można by było to poprawić, to będę bardzo wdzięczny. Dziękuję.
Przepraszam, tu udzielić odpowiedzi powinien pan chyba Edward, ale chyba nie bardzo jest z nami na łączach. Także sprawa będzie przekazana dla pana Edwarda Drymucha, dla pana inspektora. Bardzo proszę o kolejne sprawy, jeżeli takie są różne. Dobrze, ja tylko prosiłbym, żeby ewentualnie, no nie wiem, jeżeli dziś nie da radę tego na sesji, żeby pan Edward się tutaj z nami połączył, to prośba taka, żeby poprzez kontakt telefoniczny przekazał mi takie informacje. Bo nie będę... zapisane, także będzie zrobione. Panie... Dobrze, panie radny Chorak, także bardzo, bardzo proszę telefoniczne z panem właśnie inspektorem i już ustalicie to wszystko, żeby nie przedłużać dzisiejszej sesji. Bardzo, bardzo proszę. Proszę o kolejne sprawy, jeżeli takie są. Panie przewodniczący, mogę jeszcze Maciej Chorak się strzelać? Pan radny Maciej Chorak, proszę mówić. Panie przewodniczący, skoro pan Edward się połączy, to prosiłbym bardzo, żeby no, nie przerywać, ja staram się nie przerywać dla pana radnego. Ja zadałem pierwsze pytanie, kiedy będzie planowana inwestycja drogi na ulicy Słowackiego. Nie uzyskałem tej odpowiedzi, dlatego chciałbym uzyskać, skoro pan Edward jest. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panie Edwardzie, jeżeli pan może, proszę mówić. Oczywiście, już odpowiadam na pierwsze i drugie pytanie. Na pierwsze pytanie czekamy na podpisanie umowy. Jest inwestycja zakwalifikowana. Czekamy na termin podpisania umowy, ale coś słyszę, pogłos jakiś. Dziękuję panie Edwardzie. Ja słyszałem, tak jak mówię, dziękuję za informację. A jakby druga ewentualnie... sprawa będzie naprawiona. Dziękuję. Dziękuję również. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś sprawy jeszcze inne? Bardzo proszę. Pan Zbigniew Szlejer, radny Zbigniew Szlejer, bardzo proszę. Halo. Pan radny Zbigniew Szlejer, proszę mówić, słyszymy. Ja mam takie dwie sprawy. Pierwsza sprawa to przy rozpatrywaniu wniosków budżetowych w 2019 roku przyjęto dwa wnioski. Właśnie tutaj wspomniana przed chwilą sprawa drogi Macieja Choraka, a drugi to było pieniądze po prostu na inwestycje miały się znaleźć na naprawę tam infrastruktury na ulicy Bema. Jak się okazało potem, Bema zostało wykluczone, ponieważ tam są środki te popagierowskie i tak dalej. I na to miejsce nic nie weszło po prostu. Do tej pory wiadomo, że jest cicho, żadnych wnioski poważniejsze nie są przyjmowane budżetowe, bo nie ma pieniędzy. Czy z tego, co tam rozmawiałem wtedy z radnymi, pamiętam dokładnie, to następnym wnioskiem, który między innymi radni z BEMA obiecali poparcie, była ulica Lizbarska. Czy nie można było zamiast tego wstawić ten wniosek budżetowy, który no, nie został zrealizowany na BEMA, na ulicę Lizbarską? Bo w tym roku żadne wnioski budżetowe poważniejsze nie zostały przyjęte. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Dzisiaj jadąc do pracy widziałem, jak pracownik interwencyjny, czy jak zwał, tak zwał, no sprząta ulicę. Bardzo dobrze, że sprząta i tak dalej. Ale jak popatrzyłem, te wszystkie błoto, bo dzisiaj wiadomo padało, wziął i wywoził na ten parking nieszczęsny, który tam jest w ogóle, no to już historia. No też chcę przypomnieć dla pana burmistrza, że rzeczywiście przyznał mi rację, że rzeczywiście trzeba ten parking zrobić, tam chodziło o wszystkich świętych, że ludzie przyjeżdżali i tak dalej. Nie dość, że tam jest błoto, to jeszcze dzisiaj ten pracownik taczką tam można podjechać, będzie pan burmistrz wracał z pracy i tak dalej. Dosłownie zaraz za chodnikiem całe te błoto wywalał sobie na ten parking. Dziękuję za informację. No, następna sprawa też tutaj, no ta przemysłowa nam się sypie dosłownie i no, na oboczach. Przypomnę z tego roku, pan Edward pamięta zalanie tej doliny tutaj koło Popagierowskim, tym biurze. Tam się już też, no cały czas tam woda się utrzymuje. No nie ma co prawda kałuży, ale przez te właśnie nasiąkanie podłoża widzę, że tam się już zapada, tam przy wjeździe tutaj do tych magazynów Wójtowej, że tak powiem, czy coś. No trzeba by było coś z tym zrobić i pomyśleć. No. A jeszcze jedna sprawa, która, no czyli coś robią urzędnicy w kierunku tej stolarni nieszczęsnej, bo to rzeczywiście tak szpeci, to się rozwala. No, trzeba coś z tym zrobić. To są takie bieżące. No nie wspomnę o tym, że no są śmieci. Następną sprawę jeszcze, którą mam tutaj, ktoś systematycznie na ścieżkę Greenwello
nosi zawiązane worki takie typowo domowe z odpadami, bo nie ukrywam, że mam hopla na temat porządków i tak dalej, rozerwałem ten worek. To są takie normalne odpady domowe, tam skorupki jajek, opakowania po margarynie. No byłem przekonany, może znajdę jakieś kopertę jeszcze, nie? No niestety tego nie ma. Jeszcze mam jedną sprawę tutaj na mojej ulicy Przemysłowej, tutaj jak sobie za piekarnią pana M, jest magazyn taki. Obok tego magazynu jest taka przybudówka między złomem a byłym złomem, a to przybudówka. Tam mieszkają ludzie. Nie ma ani kosza, ani nic. Dla kogo to zgłosić? Kto tym się zajmie? Jakbym zgłosił do dzielnicowego i tak dalej. Ludzie żyją, mieszkają. Nie chcę mówić, że to oni wynoszą śmieci, bo nie złapałem, ale trzeba coś z tym zrobić, bo to niemożliwe, oni produkują, jeżeli ktoś żyje. No i co bym więc powiedział? No i tyle bym powiedział. Dziękuję bardzo. Czy ktoś będzie tutaj, panie burmistrzu, udzielał odpowiedzi teraz, w tej chwili? Ja myślę, że wiele uwag jest jak zawsze słusznych. Ulicę Przemysłową trzeba będzie... O, może pan Edward tu najbardziej merytorycznie się wypowie. Proszę bardzo, pan inspektor Edward Rymuch. Jeśli chodzi o to błoto składowane na poboczach, bądź o to błoto na parkingu, czy na parkingach, bądź na poboczach, po prostu ono jest składowane tymczasowo, żeby załadować potem na przyczepkę i wywieźć. Więc to jest staczek, po prostu to nie jest tak, że ono będzie tam leżało. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa odnośnie inwestycji na BEMA, nic się nie zmieniło. Przecież tam nie było naszych środków. Niech po prostu pan radny spojrzy, że tam nie ma naszych środków. Tam były cały czas środki po prostu w 100% z KOWR-u. I nic się nie zmieniło na dzień dzisiejszy. Trzecia sprawa, solarnia Lidzbarska. To pan radny miał załatwić, z tego co ja sobie przypominam, żeby przyszedł współwłaściciel, bo tak to trzeba nazwać, współwłaściciel, tak mniej więcej w 3/4 może do tej nieruchomości, żeby po prostu pozwolił na rozbiórkę. Ja już tłumaczyłem kiedyś, dawno, dawno i nieraz, jaki mieliśmy problem po prostu, jeżeli tam posprzątaliśmy, tak to nazwę troszeczkę. Nie chciałbym po prostu drugi raz tego przerabiać i żeby policja się tą sprawą zajmowała, na to nie mamy czasu. Nie wiem, co pominąłem jeszcze. No chyba wszystko wyjaśniłem. No z Przemysłową oczywiście, tam gdzie stoi woda, próbowaliśmy, chcieliśmy to załatwić, tam się nie da ręcznie dokopać do studni. Ktoś po prostu rozwalił tą studnię, rozwalił to odwodnienie, które szło do rowu. Czekamy, aż będzie możliwość wjazdu po prostu ciężkim sprzętem na tamten teren. O, tyle. Dziękuję. Mogę się odnieść? Dziękuję, pan radny Szlejer. Panie Edwardzie, ma pan słuszną rację, przypominam sobie rozmowę, ale też było uzgodnione, że będzie inicjatywa z urzędu miasta, że też mówisz, lecie jakieś ponaglenie, jakiś nakaz i tak dalej, że wspólnie to jakieś zrobimy. To w związku z tym bym miał pytanie, czy urząd miasta wyda też jakieś ponaglenie, no nie wiem. Już informuję. Urząd Miasta nie ma takich uprawnień do wysyłania jakichś ponagleń lub nakazów, czy też decyzji. Taką decyzję może wystawić po prostu tylko powiatowy nadzór budowlany. Dziękuję. Panie Edwardzie, odnoszę się. To ja bym bardzo prosił, panie Edwardzie, żeby pan skorzystał z tych swoich, no po prostu na pewno, znajomości, kontaktów. Może by załatwił to w urzędzie. Okej, można to, ale najpierw ktoś musi to zgłosić. To znaczy, kto dobrze musi zgłosić? Byłoby, ja mogę zgłosić jako radny? Tak, oczywiście, no pewnie, że tak. No to ja w tym momencie zgłaszam. Ale do powiatowego nadzoru budowlanego. Oczywiście, przyjdę do pana razem, zredagujemy może pismo i załatwimy. I jeszcze nie dostałem odpowiedzi na temat tutaj tych ludzi mieszkających i mających śmietnika. Słucham, nie wiem, nic mi nie wiadomo, pierwszy raz słyszę dzisiaj, że ktoś tam zamieszkuje. Panie Edwardzie, tam zamieszkanie jest już od półtora, może dwóch lat. Pierwsza słyszę, dokładnie. Okej, ale zajmiemy się tematem. Dziękuję za informację. Dziękuję bardzo.
Czy ktoś jeszcze? Tak? Już nie widzę chyba więcej. Także dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, tylko chciałbym przypomnieć, tutaj również wpłynęło do pana burmistrza, do wiadomości Wysokiej Rady pismo jednego z przedsiębiorców z pawilonów mieszkalnych. Tam, przepraszam, pawilonów tych naszych handlowych, tu gdzie jest apteka, gdzie jest właśnie nasza piekarnia i inne jeszcze sklepy. I tam pan przedsiębiorca skarży się właśnie, że tam notorycznie są parkowane samochody. Także bardzo bym prosił, aby to pismo przekierować do komisariatu policji po to, żeby podjąć interwencję. Bo to już jest druga interwencja tego przedsiębiorcy, bo poprzednio też nie do końca została załatwiona. Żebyśmy po prostu, no jest potrzeba załatwienia tego sprawy, bo jak jest wskazywane, tam miejsca parkingowe są wykorzystywane notorycznie. I problem jest w tym, że potencjalni klienci po prostu nie mają możliwości podjechania i zrobienia szybkich zakupów. To tyle, Wysoka Rado, na dzisiaj, jeżeli nie mamy więcej tematów. Ja przypomnę jeszcze uprzejmie... Mamy, panie przewodniczący. Panie przewodniczący, jeszcze mamy. Jeszcze mamy, tak, bo była taka cisza. Dobrze, pani Ewa Antochów, bardzo proszę. Jeszcze mamy. Ja nie wiem, czy jeszcze tam gdzieś pan Edward jest, bo był. Jakiś czas temu, to już dosyć dawno, rozmawiałam i na komisji, nie pamiętam, czy też na sesji, ale kolejny raz bym ponowiła swoją prośbę dotyczącą tej poręczy, o którą prosiłam. To nie będzie chyba aż tak ogromny wydatek. Chodzi mi o przedłużenie, to przedłużenie jakby będzie poręczy przy banku spółdzielczym. W dół tam jest tam są takie schody. Te schody są z takich nierównych kamieni. Tam naprawdę się dosyć niebezpiecznie chodzi. Tam chodzą ludzie na śmietnik, bo ten śmietnik z całego placu ratuszowego i tych bocznych uliczek jest właśnie nad stawem i większość ludzi śmieci wynosi tamtymi schodami. I tam jest, no tak nieciekawe są te schody. Fajnie by było, jakby ta poręcz, bo tam przy banku jest, ale dalej już później przy tym murku nie ma tej poręczy. I gdyby była jakaś taka, to nie musi być coś pięknego, cudownego, ale coś, czego można by było się chwycić, zwłaszcza starsze osoby, które idą, mają problem. No i tak tutaj komunikują, że byłoby fajnie, gdyby ta poręcz tam była. To tyle na temat poręczy, a jeszcze tutaj chciałabym podziękować za naszego pana Janka. Naprawdę... Facet jest, o co się go poprosi, jest to zrobione niemalże natychmiast, a dotyczy sprawa tutaj tego zabezpieczenia, które zrobił. Mamy fajne tulipany przy ratuszu posadzone, no i były one deptane tam. Ludzie może nie widzieli, że tam coś wyrasta sobie, bo to dopiero co z tej ziemi wyrasta, ale pan Janek fajnie to zabezpieczył i kwiatki sobie rosną. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Edward zajmie stanowisko odnośnie poręczy. Już odnoszę się do też pytania pana przewodniczącego odnośnie wniosku z ulicy, powiedzmy, Sikorskiego 3. Zostanie zlecona po prostu organizacja ruchu. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Natomiast poręcz oczywiście oglądałem. Wiemy o tym, że mamy to zrobić. Będzie zrobiona. Nie chcę terminów tutaj, prawda, jakiś tak rzucać. W odpowiednim czasie. No, tak. Ale panie Edwardzie, bardziej szybciej niż później, mam rozumieć, tak? Okej. Okay. Dziękuję. Że zgłaszał się również pan Kamil Bochanowicz, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Ja bym chciał się odnieść do kwestii, którą poruszył radny tutaj Łukasz Łukianowicz podczas wcześniejszej uchwały odnośnie właśnie wniosków budżetowych składanych przez radnych. Ponieważ też uważam, że to troszkę dziwnie wygląda, że wnioski, które były składane, każda instytucja ma składa wnioski w tym samym trybie, co również i radni, czyli do 30 września i wniosek, który składał tutaj kolega akurat Łukasz Łukianowicz odnośnie lamp, uzyskał negatywną opinię z uwagi na to, że nie ma funduszu w budżecie naszego miasta. Natomiast teraz się okazuje, że lampy mają być zrobione też nie w tym miejscu, w którym wskazał akurat radny Łukasz Łukianowicz. Tak samo, no jak ja też, jakby się okazało, że składałem wnioski o parking, tak, przy ulicy Kościuszki, jednym, drugim, i teraz by się okazało, że będzie parking robiony, no ale na przykład na Bema, tak, bo tam ktoś tam stwierdził, że tam jest lepsze miejsce. No to no, z tym się nie zgodzę. No chyba każdy w tym samym trybie powinien składać wnioski budżetowe i nasze wnioski powinny być jakby priorytetowo rozpatrywane. To pierwsza kwestia. Natomiast druga kwestia, tutaj myślę, że pan akurat Edward będzie wiedział, jeżeli chodzi o nawierzchnię na ścieżce rowerowej przy Straży Granicznej, która tam została zniszczona przy
remoncie drogi. Czy ona będzie naprawiona? Pewnie będzie, ale chciałbym też jako usłyszeć to zapewnienie. Dziękuję bardzo. Oczywiście odniosę się do wszystkich może pytań. Zacznę od ostatniego. Oczywiście ścieżka, bo ona będzie przedłużona, będzie przychodziła na drugą stronę, zostanie wykonana, że tak powiem, nowa. Ta część, ten kawałeczek. Grinwelo mówimy. Drugie pytanie odnośnie powiedzmy wniosków. No to państwo zatwierdzaliście, które mamy i tak dalej, co mamy zrobić. Natomiast nie mówię, że nie będzie wykonane wymiana oświetlenia na ulicy Zwycięstwa w ramach powiedzmy tej inwestycji, tej modernizacji, którą teraz przedstawiamy. Tam jeśli jest jakaś 250 żarówka, ja już uzasadniałem wybór, państwo przyklepaliście to. Gdzie jest 250, jeśli są 250 na ulicy Zwycięstwa, również te lampy zostaną wymienione. Ja nie mówię, że nie będzie w ramach tej inwestycji, bo to nie muszą być wpisane literalnie, prawda? Jest modernizacja oświetlenia, wymienimy, zamiast, nie wiem, 14, 18, zrobimy 20 lamp, jeżeli zmieścimy się tylko w tej kwocie. Wszystko. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby w sprawach różnych? No teraz już chyba już nie widzę i nie słyszę, bo nie chciałbym nikomu zabierać głosu, tak? Dziękuję bardzo. Chciałbym jeszcze wszystkim radnym przypomnieć o konieczności złożenia oświadczeń majątkowych. Ten termin upływa z dniem 30 kwietnia, więc mamy jeszcze miesiąc czasu, żeby dostarczyć do pani inspektor, tutaj Sylwii, te oświadczenia. Przypomnę również, że do tego oświadczenia majątkowego potrzebna jest kseropitu naszego, który otrzymaliśmy od swojego pracodawcy, czyli oświadczenie i kseropitu. W związku z powyższym, że... Panie przewodniczący, jeszcze jedno pytanie jest. Pan radny Rochun się zgłasza, bardzo proszę. Bo chciałem pani Kasi zapytać, kiedy kompostowniki miejskie staną na, już tutaj na tych swoich miejscach. Nie wiem, czy jeszcze jest z nami pani Kasia na łączach, bo nadawała ze swojego mieszkania. Jestem, tylko ja bym prosiła o powtórzenie pytania. Kiedy przewidziane jest postawienie kompostowników miejskich? Ja myślę, że już na dniach, bo już się zaczyna sezon, więc na dniach będziemy stawiać. Dobrze, a drugie pytanie, bo tam wcześniej było odnośnie stołówki miejskiej, pewnie mieszkańcy, jak i przedsiębiorcy. Jaki czynsz odprowadza nasza stołówka miejska do naszego budżetu? Nie wiem, czy jest z nami tutaj pani główna księgowa, pani skarbnik. Nie słyszała chyba pytania, także pytanie bez odpowiedzi chyba na razie jest. Proszę ja odpowiem, oczywiście. No... Tak? Pan burmistrz, tak. W tej chwili jestem nieprzygotowany do tej odpowiedzi, ale może pan Edward pamięta, bo robiliśmy to w oparciu o zarządzenie. Miesięcznie. Słyszany jestem? Tak, rozumiem, dziękuję. W takim razie odpowiedź. Dziękuję bardzo. Łukasz Łukianowicz, jeżeli jeszcze mogę słowo na zakończenie, bo zbliżają się święta, tak? Także wszystkim życzę oczywiście zdrowych, spokojnych świąt, no i oczywiście smacznego jajka, tak? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja również jako przewodniczący Rady Miasta życzę państwu radosnych świąt. Są to święta, które po raz drugi obchodzimy w reżimie sanitarnym. Niemniej jednak życzę państwu, aby ten wyjątkowy czas, mimo trudności i problemów, z jakimi się obecnie zmagamy, był okresem duchowej odnowy i wewnętrznej siły. Życzę państwu słonecznych, radosnych świąt, wzajemnej życzliwości i serdecznych spotkań przy naszym wielkanocnym stole w gronie najbliższej rodziny. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia i uważajcie na siebie. Trzymamy pana burmistrza tutaj na zakończenie również za słowo, że liczba punktów w naszym mieście i gminie się zwiększy, żebyśmy się mogli coraz szybciej i więcej szczepić, bo jest to jedyna droga chyba do opanowania tej pandemii. W związku z powyższym, że wyczerpaliśmy wszystkie punkty na dzisiejszą sesję, zamykam obrady 31. sesji Rady Miasta Górowo i Oweckie. Dziękuję bardzo.